Dzień dobry Państwu, witamy w Loży Piłkarskiej w kanale sportowym. Patrząc na zegarek, 58 godzin, 45 minut i będziemy zaczynać po pierwszym gwizdku sędziego Orsato decydującą batalię o awans do finałów piłkarskich Mistrzostw Europy Niemcy 2024. Muszę Państwu powiedzieć na wstępie, jestem przekonany, że ten skład, który dzisiaj jest w studiu, wyszedłby z uśmiechem spokojnie na reprezentację Walii w Cardiff. Trener, który ogrywał Walię, mam nadzieję, że amulet przed meczem Walia Polska, były selekcjoner Jerzy Enger. Witam serdecznie. To ja witam też. I dzisiaj idę na trzech napastników. Marcin Rzewłakow, super joker w kadrze Jerzego Engela. Witam. Dzień dobry Mati, dalej siedzę. Dalej siedzisz? No i tutaj powiedziałbym, że ośla ławka, jeśli chodzi o wybory trenera Jerzego Engela. Byli też napastnicy reprezentacji Polski. Wojciech Kowalczyk, witam. Dzień dobry. Artur Wichniarek. Dzień dobry. Słuchajcie, od razu zapowiadam sondę u nas. Pytanie dzisiaj jest banalnie proste, ale jakżeż ważne dla polskiego futbolu w perspektywie następnych kilku lat, bo Marek Koźmiński, który ostatnio u nas gościł, zaprojektował taką wizję, że to może być spotkanie o 100 milionów dla polskiego futbolu, a więc pytanie brzmi, czy reprezentacja Polski awansuje do finałów piłkarskich Mistrzostw Europy, tak czy nie? Proste pytanie, prosta odpowiedź i gdzieś pod koniec programu podzielimy się z wami wynikami. Czy w trenerze Engelu jest więcej wiary w końcowy sukces po tym, co zobaczył przeciwko reprezentacji Estonii? Przede wszystkim zawsze była wiara. Ja zawsze wierzę w polską reprezentację. To nie ma tak, że w jednym meczu wierzymy, a w drugim przestajemy. Nie. Cały czas jest duża wiara w tych zawodników z tego względu, że oni sami w tej chwili muszą podjąć decyzję, czy rzeczywiście chcą pojechać na te mistrzostwa, czy nie. Jeżeli chcą, to trener tutaj jest tylko osobą, która może im delikatnie w tym pomóc. Ale to wszystko leży w tej chwili w gestii samych zawodników, żeby dobrze do tego meczu byli nastawieni. Bo z Walią nie gra się meczyku. Z Walią nie gra się lekko. Z Walią nie wygrywa się lekko. Jedziemy na ciężki bój i oni muszą być do tego boju dobrze przygotowani. Ale to twierdzi pan, że nie było tej wiary w piłkarzach i jakby takiej świadomości w tej, powiedziałbym, fazie zasadniczej eliminacji? No bo jednak popatrzymy sobie, panowie, na już nawet nie chcę mówić trzy najmocniejsze drużyny, ale fakty matematyczne są takie, że jeśli przeanalizujemy, jak graliśmy z Albanią, Czechami, Mołdawią, to my na 6 meczów, które rozgrywaliśmy z tymi rywalami, jedno spotkanie wygrywamy, jednak 2 remisujemy i 3 przegrywamy. No coś jest nie tak. Dużo było nie tak. Ja już nie chcę wracać do selekcji, nie chcę wracać do przygotowań, nie chcę wracać do tego, że się nie rozumieli do końca z niektórymi trenerami, z którymi pracowali. Wiele było rzeczy złych. Natomiast teraz karta tamta została zamknięta. Otworzyliśmy nowy rozdział tym 5-1 na własnym boisku ze słabeuszem Estonią, ale dobrze rozpoczęliśmy ten rozdział i to jest dobra przystawka do meczu z Walią. Teraz myślę, to zrozumienie wewnątrz zespołowe samych piłkarzy między sobą, jak również selekcjonera, jest zupełnie inne niż wcześniej. A uważa pan, że wybór Santosza to był blef? Nie był blef, tylko była pomyłka. Ja od początku mówiłem, że trener, który nie zna polskich realiów, który wchodzi w tak trudnym momencie do reprezentacji Polski i nie ma żadnego kontaktu bezpośredniego z zespołem, nie jest w stanie tego zespołu w sposób prawidłowy poprowadzić. Tak było niestety. Oddam za chwilę głos na prawe skrzydło, ale idę do lewej strony. Czy wiemy, panie Wojtku, coś więcej o reprezentacji Polski po konfrontacji z Estonią? My tak na gorąco, na bieżąco komentowaliśmy sobie ten mecz. Dzisiaj jest perspektywa kilkudziesięciu godzin po, kilkudziesięciu godzin przed. Gdzieś tam emocje zostały uspokojone. Plan minimum został zrobiony. Na razie jesteśmy w takiej, trudno powiedzieć, nawet połowie drogi, bo wydaje mi się, że to jest niby połowa drogi, ale jednak jeszcze jest zdecydowanie dalej do tego euro. Dobrze, że nie prowadzimy programu reprezentacji Estonii, bo tutaj nie było co zbierać. Pewnie jakbyśmy kibicowali tej kadrze. Nie, ja cały czas biorę pod uwagę wyjazdowe mecze naszej reprezentacji w ostatnim czasie. I niestety dalej się obawiam, że będzie powtórka w Cardiff. Chyba, że coś z tej mentalności w głowie się przestawi, że ewentualnie... To znaczy mówisz Tirana, Praga, Kiszyniu? Tak, tak, tak. Tu bez względu na to, kto prowadził reprezentację, tak? Bo można powiedzieć, no dobrze, Michał Probierz wygrał ten jedyny mecz wyjazdowy, ale to był mecz też z Wyspami Owczymi. I ja nie bardzo...
nie bardzo widzę tą reprezentację, która w meczu wyjazdowym postawi się. Tam jeden błąd albo jakiś jeden problem na starcie spotkania, oby tego nie było, no spowoduje totalny według mnie chaos w tej drużynie i jakoś tak, wolę się nastawić na nie. Jest ostatnio Finlandia, kraj, został wybrany najszczęśliwszym krajem do życia. A wiecie dlaczego? Z jednego prostego powodu. Wszystko mają na nie. Jeżeli coś się uda, to są szczęśliwi. Szczęśliwi, także ja jestem taki Kowalczykajnen troszeczkę. Ja się nastawiam na nie. Powiem ci, że wczoraj będzie... meczów nie oglądałeś, myślałeś na tym tekstem cały wieczór. Nie. Jeżeli będę... Meczów nie. Ja w przerwie reprezentacyjnej oglądam tylko dwa spotkania. I to się przyznaję i zawsze się przyznawałem. Jak gra reprezentacja Polski. Reszta meczów towarzyskich mnie nie za bardzo interesuje. Oczywiście nadrobiłem mecz Walii z Finlandią, tak? No bo to akurat był nasz rywal. Ale meczów towarzyskich typu Francja, Niemcy, Hiszpanów z Kolumbią, czy Anglii z Brazylią, mecze towarzyskie, mówię, ja zawsze twierdziłem, że towarzysko to można zatańczyć na parkiecie, a nie oglądać. Szkoda czasu przy tym całym sezonie, długim sezonie, gdzie się ogląda, można powiedzieć, od poniedziałku do niedzieli mecze, czy to ligowe, czy to pucharowe, to staram się troszeczkę mentalnie odpoczywać. Ale biorę to pod uwagę, że i cały czas nastawiam się na nie, a niech mi zrobią niespodziankę i awansują na te mistrzostwa, ale to też będzie od tego wymagało tak mentalne przygotowanie drużyny, która się nie podłamie, jak coś nie pójdzie na samym początku, to po pierwsze, a po drugie będzie ta dyspozycja, ten charakter zespołu, który chciałbym zobaczyć, a mi się wydaje, że taki sygnał widziałem, jeżeli chodzi o reakcję Wojtka Szczęsnego w przypadku straconego gola z Estonią. Ja poproszę czas, żeby tutaj nam podpowiedział. Ostatnie zwycięstwo cenne biało-czerwonych na wyjeździe i tutaj jakby wyłączam ten teren, nazwę to neutralny, czyli teren rozgrywania piłkarskich mistrzostw świata. Wojtek tutaj jakby uzmysłowił nam, jak graliśmy ostatnio na wyjeździe. Walia w Cardiff. No właśnie, 1-0, no, zmierzam, mamy, że nie wiem, czy ostatni taki mecz istotny, to nie był Czesław Michniewicz, Walia, Cardiff. No bo tym meczem Fiderski. Utrzymaliśmy się w 2022, a, prawda, co dało nam szansę. 2022, tak, mamy 2024. To był bardzo ważny mecz dla dalszej. Tak, utrzymaliśmy się w dywizji C i mogliśmy grać. W którym Wojtek Szczęsny czynił cuda. Tam było kilka, jak nie kilkanaście takich bardzo, bardzo udanych interwencji naszego bramkarza, więc to też nie było takie zwycięstwo, gdzie od pierwszej minuty do ostatniej siedzieliśmy spokojnie, tylko kubek no tak, ale Marcin, kiedy nasza reprezentacja zagra mecz taki, że od pierwszej do ostatniej minuty mogłeś siedzieć spokojnie, otwierać, nie wiem, zaparzyć sobie kolejną kawę albo otworzyć kolejny browar. Taktycznie, no. I to był mecz w Tiranie z Albanią za Sous. Dla mnie to był mecz taki taktycznie poukładany, tam chyba też Świderski bramkę strzelił, wszedł i strzelił 1-0. W życiu reprezentacji to już sięgasz teraz do ery mezozoicznej. No niestety. Słuchaj, mogliśmy odnieść wrażenie, że w Mołdawii będzie fajnie, miło i przyjemnie. Pierwsza połowa super do oglądania, masz wynik 2-0, a nagle wczoraj siedzę w studio TVP z Grześkiem Mielcarskim i oni mieli wrażenie, będąc na ławce rezerwowych, że nerwówka, jaka była po 2-0, prowadzisz 2-0, patrzysz na zawodników twojej reprezentacji z ławki rezerwowych i mówisz, co się w ich głowach dzieje. Zamiast kontrolować spotkanie, zamiast bawić się tym meczem, no to oni patrzysz na jednego, na drugiego i widzisz strach w oczach. No to jednak, że się rzucił nowe światło, bo przez dłuższy czas sądziliśmy na bazie wypowiedzi Janka Bednarka, że chodziło bardziej o taki wakacyjny stan i uśmiech już przerwie, że brakowało no tej koncentracji. Tutaj się okazuje, że jednak... Trenerzy widzą to tak. Janek Bednarek mówi, że byli jedną nogą, czy już jedną nogą na leżaku, a drugą ręką już mieli kolejnego drinka na urlopie. A tu się okazuje, że jednak, wiesz, ci przyostrzyli, przyspieszyli i nagle się okazuje, że błędy popełnialiśmy sami. Tak więc ta nasza reprezentacja od jakiegoś czasu no, nie jest zespołem, no, na którym możemy polegać. Tak? I to jest niestety problem, bo jeżeli przeanalizowaliśmy bardzo dobrze bramkę z Estonią, to nie jest błąd jednego zawodnika czy dwóch. Tam jest praktycznie pięciu zawodników zamieszanych. Tak jest. Tam jest Bednarek i tam jest jednak Wojtek, który jest nieprzygotowany na strzał. Słuchajcie, tam jest naprawdę kilku zawodników, którzy przyczynili się do tego, że Estonia, która była naprawdę już chciała skończyć ten mecz w 70 minucie, bo już na nic im się nie chciało, nagle strzelają bramkę. Ja miałem w liceum na ścianie takie hasło wisiało, kto nie szanuje przeszłości, nie jest wart przyszłości, więc proponuję, żebyśmy spojrzeli teraz na taką planszę, jak to wyglądało onegda, jakby powiedział klasyk w przeszłości, jeśli chodzi o konfrontację z reprezentacją Walii. Paradoks jest taki, że
w historii polskiego futbolu, że najwybitniejszy trener wszechczasów, tysiąclecia Kazimierz Górski, przegrywał tamten pierwszy mecz. To były eliminacje Mistrzostw Świata 1974 roku. Przegraliśmy wtedy 0-2. Potem w 2001 roku, pamiętamy, reprezentację Jerzego Engela. Ona grała w tym meczu bez Kałużnego, bez Świerczewskiego. Był trener zmuszony wystawić Arkadiusza Bąka, Tomka Zdebla w pierwszym składzie 2-1. Potem Paweł Janas, to są eliminacje Mistrzostw Świata 2006 i Czesław Michniewicz, Sebastian Świderski. A więc no, ten bilans jest dobry, albo bardzo dobry. Pewnie, że jest dobry, tylko że... Bo... Ja powiem tak, Walia nam w jakiś sposób pasuje, bo to nie jest finezyjny zespół. To nie jest zespół, który będzie nas dryblował, który będzie robił różne cuda, na które nie jesteśmy przygotowani. My z Walią na wszystko jesteśmy przygotowani. Problem jest w tym, żeby podjąć z nimi walkę i nie pęknąć od razu w momencie, kiedy przyjdą twarde realia meczu. I to jest najważniejsze. Dlaczego tutaj Artur i Wojtek tak mówią o tym, że cały czas jest pewne ryzyko, jak się ogląda, czy Polska sobie da radę, czy nie. Bo w obronie robimy straszne błędy. Bo ta właśnie formacja obronna zupełnie nam nie pomaga. Tutaj wymieniliście czterech zawodników zaangażowanych w bramkę, którą straciliśmy z takim zespołem jak Estonia. No nie żartujmy. To rzeczywiście w takich meczach widać, że coś jest tam złego, że coś się złego dzieje, że ta obrona nie jest monolitem, że nie możemy sobie spokojnie usiąść, nalać, tak jak tu było powiedziane, kawy, czy wziąć browarek i popatrzeć na mecz, tylko dlatego, że nie jesteśmy pewni tego, co się zdarzy w naszej obronie. Bo atak mamy super. I tutaj nie ma problemu, czy strzeli Lewandowski. Lewandowski strzeli wtedy, kiedy nikt nie strzela. A kiedy wszyscy strzelają, to on może sobie dać spokój. Tak jak to było w ostatnim. Czyli pana specjalnie nie martwi, że ten magazynek naładowany jest kapitanem reprezentacji Polski? Zupełnie mnie to nie martwi. Martwi mnie tylko obrona. I tutaj cały czas są eksperymenty. Tu wciąż nie mamy pewności, w jakim składzie wyjdziemy. No, czy pewnie będziecie mówić za chwilę, jakie macie propozycje na formację obrony. Czy zostanie ta sama, bo zwycięskiego składu czasem, mówimy, się nie zmienia. Powinno się iść tak, jak było. Czy też trzeba będzie cokolwiek zmienić, a może nie trójką, a czwórką, a może jeszcze inaczej to ustawić. Ale przede wszystkim dlatego, że ta obrona nie jest ustabilizowana. I stąd wściekłość Częsnego po meczu, który był wściekły, że dopuszczono. Wejdę tylko w słówko. Niech pan zauważy, że praktycznie w każdym meczu inne zestawienie personalne. Od wielu meczów jedynym obrońcą, który gra wszystko, jest Kiwior. Jest Kiwior. A cały czas dobieramy. No nie można. Ale jakby wiesz, no ale pamiętasz, w obronie to jest bardzo ważne, Artur, żeby mieć jeszcze pierwsze, trójce, Artur, a my gramy na, od drugiego czasu mecze, trójce. Pierwsze dwa mecze Michała Probierza, no to był tercet stały. To był Kędziora, Peda, Kiwior. Dzisiaj tych dwóch piłkarzy pierwszych nie jest powołanych na zgrupowanie. Kędziora, mimo niezłych występów w pałku Saloniki, nie znalazł się w tej kadrze trenera. Peda został przesunięty do młodzieżówki i zaczęło się rotowanie, prawda? No dzisiaj, dzisiaj wyszliśmy tym tercetem Dawidowicz, Bednarek w roli półprawego, a nie w roli szefa defensywy i na półlewym Kiwior. No i jest pytanie, bo Michał Probierz za bardzo nie lubi eksperymentować. On najchętniej zostawiłby tę samą jedenastkę. To jest dosyć logiczne, prawda? Bo wielu trenerów w ten sposób funkcjonuje. Natomiast czy uważacie, że zostawi ten tercet? Czy tutaj jednak drapie się po głowie i myśli, a może w roli szefa defensywy Salamon i przesuwam na półprawą pozycję Dawidowicza? Bo pamiętamy, na tej pozycji grał u Paulo Souzy Dawidowicz, a to w zasadzie był taki jedyny czas Dawidowicza w reprezentacji, bo na 9 spotkań 7 rozegrał u Souzy. Mateusz, moje zdanie znasz. Ja mam zupełnie inną filozofię trenerską. Ja gram czwórką, bo twierdzę, że w Polsce my trójką w obronie grać nie umiemy. Mówimy trójka, ale piątka. Ale który detal uważa pan, że jest bardzo trudny dla polskiego obrońcy? Bardzo trudny jest moment, kiedy przeciwnik przechwytuje piłkę i wiadomo, że dwaj wahadłowi nie zdążą, żeby wspomóc naszych obrońców. I kiedy oni grają bez utrzymania się przy piłce, tylko grają bezpośrednio pomoc atak albo obrona atak, to mamy 1-1, 2-2, 3-3. I to jest nieszczęście w tym momencie, bo żaden z tych zawodników nie jest w stanie takiego przeciwnika zatrzymać. Dlatego tu widzę cały czas problem i o nim mówię, bo twierdzę, że w naszym DNA jest czterech obrońców, a nie trzech.
Ale wydaje mi się, że tego nie zmieni, że tego nie ruszy. No nie, tylko że on chce zestaw, być konsekwentny. Tak, i zestaw, no zresztą od samego początku mówił, że będzie chciał grać trójką. W21 też zaczął grać trójką, porządku, prawda? On w Jagiellonii czy w swoich klubach nie grał do końca trójką, tak? To było jednak czwórką. On obejmując U21 zaczął grać trójką. Wchodząc do pierwszej reprezentacji mówił, że będzie dalej ten system preferował. Oczywiście jest ryzyko braku świadomości wahadłowych przy tym ustawieniu, tak? Tylko w tym momencie mądrość defensywnego pomocnika, w tym przypadku Slisza, ale też Piotrowskiego, bo Piotrowski oczywiście, że cieszymy się z tego, jak on fajnie gra w ofensywie, jaką piękną bramkę strzelił, że w pierwszej połowie również był bardzo blisko strzelenia kolejnej bramki, czy pierwszej bramki w tym spotkaniu, a w drugiej połowie swojej drugiej. Też piękny strzał, delikatnie niecelny, ale jednak w momencie, kiedy bardzo wysoko są wahadłowi, bo tak muszą grać, jeżeli mamy piłkę, jesteśmy w akcji ofensywnej, no to jednak po stracie, żeby odbudować, no to pierwszym, który odbudowuje, bo musi być za linią albo troszkę bliżej trójki obrońców, musi być w tym przypadku Slisz. On jest pierwszym, który schodzi wtedy w ten rejon boiska, żeby zasekurować wahadłowego, który ma możliwość później powrotu. Tu jest świadomość nie tylko trójki środkowych obrońców, nie tylko dwóch wahadłowych, ale praktycznie całego zespołu. I tej świadomości niestety w naszej reprezentacji nie ma. Bramka właśnie z Estonią pokazuje wyraźnie brak świadomości tego, co się może wydarzyć, jeżeli ja nie przeatakuję w bocznej strefie boiska, jeżeli nie zrobię swojego, bo mam świadomość, że ci z tyłu coś jednak zrobią, że nie do końca muszę ja tutaj to skasować. I tak pomyślał Slisz, tak pomyślał Szymański, tak pomyślał Zalewski, a na samym końcu Moder leży na dupie, a Bednarek nie zdążył przyblokować strzału. Jeszcze Szczęsny też dżemał się, bo przez cały mecz nie miał nic do roboty. I to jest niestety problem. Tak, ale to, problem ale do tej tego świadomości Artur, czysto taktycznej, po stracie piłki. Ale to też nie wszystko zwala może do końca na ustawienie, bo dzisiaj spójrzmy od czasu tej super dyspozycji Grześka Krychowiaka i Krzyśka Mączyńskiego. Mieliśmy numer 1 Krychowiak, 2 Mączyński. Numer 3 Jodłowiec. Nie do ruszenia ta trójka była za Adama Nawałki. Weźcie mi dzisiaj powiedzcie, kto jest numerem 1 w defensywie. Damian Szymański? Dwa ostatnie mecze przed tym spotkaniem z Estonią wyszedł w podstawowym składzie. Teraz go nie ma w kadrze meczowym. Jedyny jest dowolany teraz... to jest Kiwior i nikt więcej. Ale nie mówię tutaj o tym defensywnym przed obroną. Okay. Wojtek mówi o drugiej linii. Zestawił ją jak chciał na mecz z Wadią, to też szczerze nie spotka to się z wielką krytyką. Cały czas eksperymenty. Mamy tak, jak nie Dziczek, to mówię, to już nawet nie chodzi o tego ofensywnego, bo wiadomo, Moder tam nie gra, no troszeczkę wyżej. Mówisz o najważniejszej tak naprawdę pozycji na boisku. Czyli tak. Trzyma ustawienie i patrzą na niego ci z tyłu i oglądają się za siebie ci z przodu. O to mi chodzi. My dzisiaj nie jesteśmy w stanie powiedzieć, kto jest tym numerem jeden. Czy to jest Slisz, czy to Dziczek, czy to Szymański, Damian, czy Romańczuk. No, i to jest tak od wielu lat, od momentu jak przestał tą rolę pełnić gdzieś tam w środku pola Mączyński, czy też Krychowiak jak obniżył totalnie loty. No i tak mamy. No i też bierzmy pod uwagę, ta obrona później na trzech. No niestety nie za bardzo wie, co ma zrobić. Nawet ten przykład tej pierwszej bramki straconej, mówię, jeszcze wracam do Kiszyniowa, no to jest to, że Piotrek Zieliński musiał tam źle zagrać. Ale co robił Piotrek Zieliński pod linią obrony przy 2-0? Od strony technicznej tylko powiem, że w przypadku, kiedy mamy bardzo ofensywnych dwóch wahadłowych, a mamy, bo ci na wahadła grają bardzo fajnie i oni wyglądają bardziej jak skrzydłowi niż jak wahadłowi. I to jest bardzo dobre, bo to daje nam pewną przewagę w ofensywie. Mając trzech obrońców, to trzeba wstawiać dwóch defensywnych pomocników, którzy cały czas chodzą po asekuracji i asekurują dobrze wchodzących do akcji ofensywnych piłkarzy. Wtedy jest szansa na to, że jest taki balans utrzymany 5 broniących, 5 atakujących i jest czas na to, żeby ci skrzydłowi wrócili do defensywy, kiedy się zagubią gdzieś tam w ataku. Natomiast przy jednym to jest bardzo trudne i dlatego Slisza ja tutaj współczuję mu, jeśli on sam będzie miał zatrzymać te wszystkie kontry, które będą szły od środka drużyny walijskiej. To nie jest takie proste. No, tylko zobaczmy, że... Artur, przepraszam cię, bo to, wiesz co, chciałem doprosić jeszcze czwartego napastnika teraz do naszej dyskusji, bo jest z nami ofensywnie. Tak, dzisiaj idziemy bardzo ofensywnie, jest z nami, ojejku, jest uśmiechnięty, Grande. Strzelę z bramki. Grande Kryszałowicz, którego pamiętają do dzisiaj w Cardiff. Pawełku, jak ty widzisz reprezentację Polski po tym, co zobaczyłeś w
Estonii, z Estonią w perspektywie tego, co za kilkadziesiąt godzin w Cardiff? Jak ja to widzę? No przede wszystkim my byliśmy w jakimś takim szoku, że nam coś może się stać z meczem z Estonią, no bo po tej naszej szkole portugalskiej to my już baliśmy się grać z przeciwnikiem, który zawsze był w naszym zasięgu, jakieś wielkie tutaj znaki zapytania były. No, wyszliśmy, wygraliśmy to, co mieliśmy wygrać, zdecydowanie pokonaliśmy przeciwnika, no i teraz na pewno chłopcy są podbudowani i jadą po prostu walczyć i myślę, że ta walia jest w naszym zasięgu i też powinniśmy powalczyć i wygrać tam, no bo jeżeli mamy się liczyć gdzieś w Europie, no to musimy z takimi przeciwnikami wygrywać. Słuchaj, no teoretycznie zwycięskiego składu się nie zmienia. Czy ty ten zwycięski skład byś tutaj coś kombinował, coś byś rotował, modyfikował, zmieniał, czy zostawiasz dokładnie tę samą jedenastkę, jeśli oczywiście zdrowy jest Przemek Frankowski, bo w tej chwili mamy taką sytuację trochę jak w tym teleturnieju Huberta Urbańskiego, 50-50 z tego, co słyszę ze sztabu medycznego. No tak, macie tu fachowca obok trenera, trener powinien bardziej na to pytanie odpowiedzieć, ja nigdy nie byłem trenerem, ale myślę, że... Papiery masz już teraz, no. No mam, ale papiery to nie wszystko. Wiele osób ma papiery. Ale powiem tak, no wiadomo, że ja bym, moim zdaniem ja bym nie zmieniał tego składu. No dobrze grali. No wiadomo, że z Frankowskim jest problem i tu będziemy, myślę, mieli zagadkę dużą, no bo z całym szacunkiem, no ci następni, no to troszkę jest inna klasa niż Frankowski. Wiesz co, to jeszcze jakby ostatnia kwestia, którą cię chciałem zapytać. Zostawiasz ten duet Lewandowski i Karol Świderski, który dobrze funkcjonował w ostatnich latach? Czy uważasz, że na przykład Adam Buksa, taki silny fizycznie człowiek do rozbijania tych walijskich stoperów, on tutaj by się przydał po to, żeby może częściej ta piłka gdzieś spadała pod nogi Lewandowskiego? No bo jeśli będzie Lewandowski grał na dziewiątce i na przykład zdecydujemy się na troszkę inne ustawienie z jednym napastnikiem, to jest takie zagrożenie, że lewy tam będzie biegał, targał, bił się z tymi trzema stoperami reprezentacji Walii, a potem się, jak to często bywa, zrobi taka luka 10-15 metrów i będzie brakowało tego wsparcia. Jak ty widzisz to ustawienie z przodu? Ja bym nie zmieniał. Oni się rozumieją, grają, no jest jakaś hierarchia w tej reprezentacji, więc ja bym dał szansę tym zawodnikom, którzy do tej pory grali. Mieć plan jakiś awaryjny w razie sytuacji zagrożenia i tyle. No, ja bym tu nic nie kombinował, bo my zawsze lubimy przekombinować. Dobrze się czują, dobry mecz zagrali chłopcy, ja bym postawił tak samo. Słuchaj, ostatnie pytanie. U nas jest sonda na czacie. Czy Polska awansuje na Mistrzostwa Europy? Tak czy nie? Odrzucasz w tej chwili patriotyzm, zapominasz o biało-czerwonym sercu. Nie ma to być typ życzeniowy, tylko taki stricte merytoryczny. Jak... No nie można takich rzeczy robić. Oczywiście, że wierzę, że awansujemy, mamy lepszych piłkarzy i awansujemy na Mistrzostwa. Paweł Kryszałowicz był z nami. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, za chwilę wracamy sobie do takiej detalicznej tutaj dyskusji o poszczególnych pozycjach, o Walii, też o tym, jak wystąpią biało-czerwoni, gdzie są nasze deficyty, gdzie jest nasza największa siła. Natomiast może to jest taki temat zastępczy. Natomiast chciałbym poznać waszą opinię na temat tego, co się wydarzyło z powołaniami. Bo jednak... W tym pierwszym meczu na trybunach spędza czas Marczuk. On po tym pierwszym meczu zostaje odesłany do reprezentacji U21 i dowołany zostaje zawodnik z ekstraklasy Paweł Wszołek. Oni mają dosyć podobne bilanse w tym sezonie, jeśli sobie popatrzymy, bo to jest 6 goli, 10 asyst Marczuka, 6 też bramek strzelił Paweł Wszołek. Oczywiście tych meczów więcej rozegranych, bo to wynika z europejskich pucharów. No, jak Wojtek wytłumaczyć taką decyzję? Jeżeli spodziewałeś się debiutu Marczuka w pierwszej reprezentacji, czy też wyjścia, ja się spodziewałem przed spotkaniem ze Stonią Kamila Grosickiego, najlepszego piłkarza naszej ekstraklasy, ale tego nie widzieliśmy, bo Grosik, no, powiedzmy tak, mnie się wydawało, że
na takiego rywala, co nawet pokazała pierwsza... Ale wiesz co, o tym sobie pogadałem, bo ja uważam, że miał przygotowane troszkę inne zmiany trener Probierz. I grzał się Grosicki, natomiast w momencie, kiedy wchodzi Kasz za kontuzjowanego Frankowskiego i zgłasza uraz, to sądzę, że trener po prostu chciał wpuścić zawodnika, który ma balans między obroną tak, a atakiem i, i dlatego opuszcza Puchacz. Ale już w perspektywie drugiego spotkania, tak, ale o to mu chodzi. Ja to dokończę. I mi się wydaje, że tym składem ze Estonią pokazał tylko Michał Probierz, że będzie praktycznie podobna jedenastka. Podobna. Nie będzie żadnych większych zmian. Ewentualnie ja tutaj później zobaczymy moją jedenastkę, bo mi się wydaje, że jedna zmiana, góra, dwie, wzmocnienie defensywy. Jeżeli ty na Estonię nie dajesz takich zawodników troszeczkę szaleńczych z przodu, bo nie potrafią grać w defensywie, to ja nie wiem, czego ty się bałeś. Przecież widzieliśmy tego rywala. I tego mi zabrakło. Bo jestem przekonany po pierwszej połowie meczu reprezentacji, że to, co miał dobrze grający Nikola Zalewski, to Grosik to by ze trzy razy pasem do pustej dał tym swoim napastnikom tam w polu karnym, a nie wrzucał gdzieś tam po dalszych słupkach czy coś, po ziemi. By miał więcej takiej swobody. Może po pierwsze, na pewno miał mniej tak zwanego stresu, że można lepiej coś dograć. Grosik w ogóle się na boisku takimi rzeczami nie przejmuje, czy to chodzi o klub, czy o reprezentację. I tego mi zabrakło. No ale ja już wiem, jaka będzie mniej więcej 11. Jeśli przyjmiemy, że teoretycznie było wiadomo, ogrywamy Estonię, bo trener zawsze musi mówić, to jest rywal, musimy do nich podejść z respektem, musimy być skoncentrowani, to jest naturalne. Tego absolutnie nie można tutaj kwestionować i krytykować. No, ale było wiadomo, że w tym dwumeczu tak naprawdę chodzi o jedno spotkanie z Walią. Mhm. I tak sobie myślę, czy to nie szkoda, że jeśli jednak z tyłu głowy miałeś tego Wszołka, no bo musiałeś go gdzieś mieć, skoro go w tej chwili dowołałeś, że go po prostu nie ma od początku zgrupowania. A ja to widzę inaczej. Mateusz, dla mnie powołany skład to był skład powołany na trzy drużyny. Na Estonię, na Finlandię i na Walię. Okay. I dla mnie selekcjoner ma prawo stworzyć sobie taki warsztat do wykonania dzieła, jaki chce. Okay. I teraz po każdych okolicznościach, po meczu z Estonią, pewne okoliczności sobie odkreśla i być może pewna grupa piłkarzy nie jest brana pod uwagę. Dla mnie okazało się, że gramy z Walią, nie z Finlandią, co kieruje światło na pewną grupę zawodników. I z drugiej strony masz mecz U21. I trener Probierz się zastanawia. Wpadła kontuzja Kasza, potrzebuje zawodnika doświadczonego. No, a przed chwilą tak naprawdę to ten Wszołek rywalizował z Kaszem, prawda? Parametrów. Paweł Wszołek dla mnie jest piłkarzem, który jest w stanie to wypełnić. Biorąc pod uwagę powagę meczu, biorąc pod uwagę to, jakie ma doświadczenie Paweł Wszołek, dla mnie nie przestraszy się tego meczu. Jeśli chcesz mieć takiego piłkarza, drugiego na przykład w zanadrzu, to się decydujesz na dowołanie tego, a Dominikowi mówisz, Dominik, bardziej będziesz przydatny w tego dnia w U21, a nie w pierwszej reprezentacji, więc mnie to nie szokuje. Mnie też nie szokuje, ja po prostu pytam o wasze spojrzenie na tę zmianę w gronie powołanym. Decydowanie dzień po dniu, natomiast to, że trener powołuje sobie 27 i kilku przyjechało po to, żeby albo popatrzeć, albo czekać na swoją szansę, która nie przychodzi, to też jest prawo selekcjonera. Ja myślę, że Dominik Marczuk też się na to nie obrazi. Przyjechał, zobaczył, dotknął, poznał. Ma kolejne kilka kolejek w naszej ekstraklasie, żeby sobie swoją przygodę z reprezentacją przedłużyć. I jestem przekonany, jeśli utrzyma swój poziom w ekstraklasie, to na dwa mecze towarzyskie w czerwcu tak samo przyjedzie. Być może już zadowoli tak samo Wojtka Kowalczyka, bo kilka minut po Marcin, słuchaj, to naprawdę był mecz taki... To jest pewna dzisiaj praca... Ja bym nie chciał, żebyśmy decyzję trenera bombardowali. A ja mam wrażenie, że czy trener sięgnie po kanapkę z szybką? Ale my nie bombardujemy, my sobie rozmawiamy. Okej, my sobie troszeczkę rozmawiamy, ale mam wrażenie, że... Sobie rozmawiamy, ale delikatnie chcemy wiercić. Nie, no ale Marcin, chodzi o to, że na przykład, no wiesz, no Hiszpanie, ja rozumiem, mieli mecz towarzyski, no ale nasz mecz ze Stanią też był tak zwanym meczem towarzyskim, który wiedzieliśmy, że wygramy, bo to bez względu, czy Litwa, czy Łotwa. Towarzyski, bo był mecz barażowy. No nie, ja wiem, tylko wiesz co... Ale po Mołdawii, na której robimy jeden punkt, ty byłeś pewien, że my stary z Wyspami, czekamy na pierwszy strzał do drugiej połowy. Ale na ławce rezerwowych... Na ławce rezerwowych nie mieści się trzech zawodników i spokojnie można było tego Marczuka dać. Dlaczego selekcjoner reprezentacji Hiszpanii daje debiutować Kubarsiemu w lat 17?
I zagrał 7-8 minut. Jest dzisiaj chyba najlepszym stoperem Barcelony. Ale dopiero co, no, dopiero co zagrał. Można Barciego i w takich meczach, w jakich on się sprawdził, no, bracie, to, no, to jednak, tak samo jakbyś, jednak Wojtkowi trochę jest polskiej ekstraklasie. Bardziej przekonuje, że w tym meczu ze Stadią nie będzie Grosicki, bo mam wrażenie, że dla Kamila Grosickiego 84 minuta, żeby się pojawił na boisku. Ale on wszedł w 84, ale miał zadebiutować. Nie mówmy, że w 84 Marczuk nie mógł wejść na boisko. Wojtek jest tutaj. Słuchaj, wielkim... No pewnie mógł, ale to nie jest jakby, no nie jest, no, o czym my dyskutujemy, o Marczuku, który dostał powołanie, tak jak Marcin mówi, po to, no żeby tak samo trochę złapał atmosferę. Dla mnie bardziej... No nie będziemy dyskutowali o poważnym meczu ze Stonią, no. No tak. No. Słuchajcie, na 5 minut już za długo o Marczuku w tym właśnie programie. No i jest to, i o meczu ze Stonią. Idziemy dalej, natomiast no, na pewno co jeszcze warto odnotować po meczu ze Stonią? Zaczęła strzelać linia pomocy, bo brakowało nam tych bramek strzelanych przez pomocników. Ale to tylko dlatego, że było bardzo ciasno. Estończycy bardzo zagęścili środek pola i tam było bardzo ciasno. Lewandowski doszedł do dwóch sytuacji. Raz pechowo uderzył w naszego zawodnika, raz bramkarz akurat strzelił wprost bramkarza, bo to bomba była fajna, ale było bardzo ciężko dojść do sytuacji strzałowej. Dlatego więcej miejsca było z tyłu, więcej miejsca było na tym 18-20 metrze i stamtąd można było cokolwiek zrobić. Zrobiliśmy. Z Walią tak nie będzie. To będzie zupełnie inny mecz i dlatego sądzę, że tego miejsca do uderzenia czy przed polem, czy w polu karnym będzie zdecydowanie więcej. Słuchajcie, gramy na tym mniejszym stadionie w Cardiff. To jest... Mniejszym dla kibiców. Mniejszym dla kibiców, tak. No, tam jest szalona atmosfera Cardiff City. 26 tysięcy ludzi tam wchodzi. Nie, słuchaj, mieliśmy program wczoraj. Była korekta na czacie 32. 32 już, okej. Okay. Natomiast no, też będzie tam grupa blisko 2000 Polaków, którzy kupili bilety, bo tak wspomnieliśmy przed paroma dniami. Finowie nie sprzedawali biletów na ten decydujący baraż, a Walijczycy już te bilety sprzedawali dużo wcześniej. No mogę się tylko domyślać, jakie są ceny biletów w tej chwili na black market, jak to tam ładnie mówią. Ale czy 70 tysięcy, czy 32, czy 26, jestem przekonany, że no, tam się będzie palić. Tam atmosfera w ogóle będzie tego meczu niebywała. Bo myślę, że walijski futbol w tej chwili jest troszeczkę w takiej sytuacji jak nasz. To znaczy im zależy na tym, żeby grać od turnieju do turnieju, niezależnie czy to jest tak udany turniej jak 2-16, gdzie mają półfinał. Czy nawet tak jak w Katarze, że tam szału nie ma, jeden punkcik z USA, porażki w kolejnych spotkaniach z Iranem i reprezentacją Anglii, wysoka 0-3 i jadą do domu, ale są na turnieju. Tak, ale oni też w eliminacjach potrafili przegrać u siebie z Armenią, no więc spokojnie. Ale potrafili wygrać z Chorwacją. No więc mówię spokojnie, to nie jest jakiś taki zespół, który wszystkich rozkłada na łopatki u siebie. Spokojnie, to ja tutaj widzę, że my może przeceniamy trochę to, że Walijczycy, że tam będzie taka atmosfera. Tam zawsze była atmosfera. Z naszych czasów przyjechało tam 6 tysięcy Polaków z Polski, 2 tysiące tamtąd się znalazło polskich kibiców i zagłuszyli tych Walijczyków i była to fantastyczna atmosfera. Tak, teraz będzie 1500 z tego, co wiem, naszych kibiców i też zagłuszą tą całą grupę walijską. Natomiast ja bym nie patrzył na atmosferę wokół. Bo wokół zawsze jest gorąco. Natomiast na boisku sądzę, że jak nasi będą dobrze przygotowani, a widać, że są w formie, większość zawodników jest w dobrej formie i będą dobrze nastawieni do tego meczu, to nie powinniśmy tego meczu przejść. Uważa pan, że gdzieś te dwa tutaj akcenty w tym meczu, to znaczy dwie kwestie, poziom utrzymania koncentracji, poziom utrzymania intensywności grania, to może być kluczem w tym meczu? To może koncentracja to musi być zawsze, natomiast to, żeby przed meczem być pewnym tego, że się ten mecz wygra, żeby nie pękać przy pierwszych nieudanych stratach czy przy pierwszych przegranych pojedynkach. Myśmy wychodząc na mecz na Walię z góry zakładali, że może być sytuacja, że pierwsi stracimy bramkę, bo Walijczycy ruszają od pierwszej minuty bardzo ostro. Oni pierwsi zdobyli bramkę z Ukrainą, pierwsi zdobyli bramkę z Norwegią u siebie, a potem te mecze się wyrównywały. No z Finlandią też bardzo szybko wyszli na prowadzenie. Zgadza się. Także to jest taki ich sposób gry. Nie bać się tego, nie pęknąć. Okej, bramka stracona, to jest bramka stracona, element gry. Ale wierzyć od początku do końca w zwycięstwo. Wiesz, ilu napastników zagrało w tamtym meczu naszych? Naszych czy rywalia? Naszych. W tym meczu. Ilu wystąpiło na boisku? No wyszedł Kryszałowicz i Olisa Debe. Nie.
Wyszedł Juskowiak i Olisadebe. Juskowiaka zmienił Kryszałowicz, a Olisadebe zmienił Marcin. Czterech zawodników. Ale trenerze, no my mówimy o meczu w Cardiff. No w Cardiff. W Cardiff wyszedł Andrzej Juskowiak? Tak. No nie pamiętasz? Nie, mi się wydaje, że ostatnim meczem Andrzeja Juskowiaka... Ale wydawać się może. Nie, ja ten mi się mecz wydaje, prowadziłem. Że ostatnim meczem Juskowiaka było spotkanie z Walią 0-0 nie, w Warszawie. Nie, nie, nie. No sprawdzą to, no bo to... Mateuszku, jedno jest pewne. Ja nie grałem. Sprawdzam, trenerze. Sprawdź, sprawdź. Sprawdzam od razu. Ale możesz mi zaufać. Także właśnie nie pękać. Nie to, że mecz się nie układa, że oni tam coś wygrają, przegrają. Nie, tylko cały czas musieli być przygotowani na to, że tak może być, ale i tak to wygramy. I później mieliśmy właśnie tych sytuacji bardzo wiele, żeby bramki zdobyć. Szkoda, że tych bramek nie wpadło więcej. Ale trenerze, tylko właśnie te mecze wyjazdowe gdzieś, mówię tu już o tych eliminacjach ostatnich, pokazały, że no już pomijam tą Pragę, gdzie straciliśmy gola, nic się nie stało, no za chwilę dostaliśmy drugiego. Jak straciliśmy pierwszego w Kiszyniowie, nie było co zbierać później, a też prowadziliśmy... No więc o tym mówię, to się i rozsypuje. Tak samo, i tak samo, no właśnie, i co zrobić, żeby się to nie rozsypało, gdyby coś się, ta intensywność tych Walijczyków na boisku, no wiemy z jakiego powodu, no większość z nich gra w Anglii, bez względu na to, która to liga. No to jest niesamowite. No i ten nasz środek pomocy, jeżeli tej intensywności nie wytrzyma i popełnimy jakiś błąd, a na pewno popełnimy w obronie i to nie jeden do przerwy, no to możemy mieć pozamiatane bardzo szybko. Bo coś mi się wydaje, że tu się to rozstrzygnie na tej intensywności. Mamy nie do końca grających zawodników, ja wiem, są przygotowani, ale wiem doskonale, jak nie masz tych minut w klubie, tak jak Piotrek Zieliński, nie jest to łatwe. To nie oszukujmy się, tego się nie da zastąpić. To mi się wydaje, że wolę zawodnika Leeds czy Fulham, który gra od deski do deski, niż gościa, który tam czasami wejdzie na boisko, tak? Albo nie dostanie tych minut, bo zdaję sobie sprawę, jak oni będą gonili, tym bardziej u siebie, bo gdyby ten mecz był na Narodowym, czy też w Chorzowie, dużo spokojniejszy byłbym, powiedział, że i oni słabiej wyglądają na wyjeździe. Bo oni by się nastawili na takie granie troszeczkę, ale tu jak wyjdą na tej intensywności, co wyszli no, z Finlandią... Tak, posłuchajcie, oni tak jak trener powiedział, no, oni przegrali, 4 bramki dostali od Armenii u siebie. Tak? Oni na Armenii zrobili 1 punkt, tak jak my robimy na Mołdawii 1 punkt. Także to są bardzo podobne zespoły. Poziom tych zespołów Artur, jest podobny, tylko 4, dla mnie... 5 ostatnich już. Meczów bez porażki. Dobrze. To był czerwiec, to był jeden miesiąc w eliminacjach, który kosztował ich bezpośredni awans. Okej, okay, ja chcę jakby wrócić Artur, do tego, ja tylko ci doczytam. Szybko? To jest no. po tym 2-4 z Armenią. Jest tak, Korea 0-0, potem jest Gibraltar 4-0, Chorwacja 2-1, Turcja 1-1 i pokonanie reprezentacji Finlandii. Nie, jeszcze z Armenia chyba przed Turcją, nie? Armenia ale mówił o meczach u siebie. Po Armenii. Ja czytam Armenia, wyniki Turcja, po Armenii. Ale i u siebie, tak? Mówi o meczach u siebie. Od tamtego momentu nie przegrali meczu. Trener tutaj zmiażdżył mnie pamięcią. Naprawdę, byłem na tym meczu, nie pamiętałem tego. Bo pamiętam bohaterów. No, czyli zmiana Juska była chyba słuszna. No, nie, musiał sobie grać, że nie pamiętałem go. Nie pamiętaj, że był na boisku, no to miał słaby. Mógł zdobyć bramkę. Miał sytuację, uderzył, ale uderzył prosto w bramkę. Ale słuchajcie, wracając do tego, co trener mówi, że można się spodziewać ataku Walijczyków i też tego, że być może będziemy gonić wynik. Jednak mental tego zespołu nie daje do końca nadziei, że my jesteśmy w stanie taki mecz odwrócić, bo zauważcie te eliminacje. Bramka w Pradze i nie wracamy, tak? Mówi później Santos, że widział grupę ludzi, indywidualistów, którzy każdy z nich chciał tylko walczyć o to, żeby na drugi dzień nie czytać w gazecie złych opinii o sobie, a nie walczyli jako zespół. Czy Santos coś widział w tym meczu. No, może on też walczył o to, żeby nie pisać o nim, ale patrząc na to, co chociażby stało się wczoraj w dwóch meczach. Masz Słowację, Austria, bardzo szybko strzelona bramka i Słowacja nie jest w stanie wrócić do meczu. Masz mecz Francja-Niemcy, jest gong od samego początku i Francuzi zupełnie nie są w stanie poukładać sobie tego spotkania do końca tego pojedynku z Niemcami, przegrywają go 2-0. Tak więc no tutaj byłbym, no jednak tak trochę bym się obawiał tego, co się może wydarzyć z tym zespołem. Ja jestem Tim Wichniarek. Dla mnie tak samo początek meczu buduje Walijczyków. Trenerze, dla mnie zacznie się od hymnu, od śpiewania hymnu walijskiego przez kibiców i to jest początek tej atmosfery. Jeśli pójdzie za tym gol na początku meczu, szczerze, to jest 12 przeciwnik do pokonania przez biało-czerwonych, którzy, umówmy się, mentalnie a oni też nie grają, udowodnili w tych eliminacjach, oni też grają na tym stadionie, że są mocni. Bo to zespół
bo zespół zasugerował związkowi, że oni na tym stadionie się lepiej czują niż na tym wielkim stadionie w Cardiff i oni tam chcą grać. To też pokazuje, że ta atmosfera, federacja tak jak mówimy, krytykujemy płaci za ten stadion i za ten, ale mimo wszystko, ponosząc koszta, wolą grać tam, gdzie chcą grać piłkarze, bo tamta... Słuchajcie, tak się zastanawiam. Atmosfera jest bardziej skondensowana. Atmosfera i murawa na pewno będzie lepsza, bo tam na tym... Trenerze, poszukajmy wszyscy w pamięci. Kiedy reprezentacja Polski odwróciła mecz z dobrym rywalem na wyjeździe przegrywając? No myśmy przegrywali w Walii 0. Ale nie, mówię w ostatnich latach. A, w ostatnich. W ostatnich latach. Kiedy my grając na wyjeździe odwracaliśmy mecz, który się układał dla nas niekorzystnie, zagadki jak jeden z dziesięciu, no bracie, no mówimy o tyle. Poprosimy czat tutaj o podpowiedź, bo to wiesz, no to już musiało nawet trochę Kowal czasu wziął telefon. No, już Kowal nie pamięta, to już nikt nie pamięta, nie, bo Kowal pamięta wszystko. Akurat jestem przy okazji meczu, mam już to Walia Polska i sobie wrzucę sobie o Polska na wyjazdach, tak? I kiedy odwróciliśmy? Ostatni mecz z dobrym rywalem. Słuchaj, niech Wojtek szuka, a ja tylko powiem tak, że w tej chwili mamy naprzeciwko siebie... No dobra, mamy, jeżeli chodzi o dobrego rywala. No, Liga Narodów Bośnia i Hercegowina, 7 września 2020 rok. No ale mówię o dobrym rywalu. No dobra, no bierzmy Bośnię, no i słuchaj, no już... Dzeko grała w bagażach, tak? Czyli można powiedzieć, że... Dzeko, no. I Kamil Glik strzelił bramkę po asyście Grosickiego i Grosicki... No czyli ze 4 lata minęły. No 20, no to mamy, tak, 2027 wrzesień. Ale ja tylko dodam, że w tej chwili mamy naprzeciwko siebie zespół. To nie są indywidualiści, to jest zespół. Oni się świetnie rozumieją, świetnie się czują z sobą. Widać, że każdy, nawet jak z ławki wchodzi, to są zawodnicy, którzy są nastawieni niesamowicie butnie do gry i na to musimy być przygotowani. Dawniej Walia była zawsze przygotowana grając pod swojego lidera. Liderem był Jan Rasz, liderem był Ryan Giggs, liderem był Bale. I zawsze oni wierzyli, że ten lider im coś tam pomoże. Teraz nie. Teraz oni wszyscy są tak samo równo odpowiedzialni za wynik. I dlatego tutaj trzeba się temu przeciwstawić. Trzeba umieć się przygotować właśnie do tej zespołowości. I my musimy być zespołem, bo indywidualiści tego meczu nie wygrają. I właśnie, bo tutaj trener myślę, że poruszył bardzo fajny wątek. Też mam takie wrażenie, że po finałach Mistrzostw Świata w Katarze gdzieś zmodyfikowała się trochę ta reprezentacja Walii. Ona przestała być zależna od swojej gwiazdy. W tej chwili też jakby mentalnie ta odpowiedzialność rozkłada się na kilku zawodników. Może zobaczmy, jak wyglądała jedenastka Walii. A nie, najpierw mamy kadrę, a za chwilę sobie zobaczymy, w jakim oni zestawieniu wyszli na reprezentację Finlandii. No bo skoro wygrywasz z Finlandią 4-1, to tu jak nie będzie urazu, nie sądzę, żeby trener decydował się na jakiekolwiek zmiany. Tym bardziej, że to wyglądało długimi fragmentami bardzo dobrze. To jest na pewno też ciekawe dla nas. Ward, to jest dzisiaj trzeci bramkarz Leicester. Trzeci. Tam jest drugim bramkarzem Polak Stolarczyk, młody, który zagrał przecież ostatnio w Pucharze Ligi. Tym pierwszym jest oczywiście Duńczyk Hermansen. I dalej mamy Davies, Mepham, Rodon. Na wahadłach Nico Williams i Roberts. W środku mamy naprawdę zaawansowanego technicznie Ampadu, który kiedyś grał wspólnie z Kiwiorem przecież w Specji. Obok niego James, 19-latek, 8 bramek w Birmingham w tym sezonie. W kadrze tutaj na środku, w klubie częściej na pozycji Wilsona z Fulham. Jest Wilson, jest Brooks, no i z przodu ten niesamowity Brent Johnson, który za 55 milionów przecież z Nottingham Forest. Tak, ale nie jest pierwszym wyborem Tottenhamu. No to tak, jest zawodnik wchodzący, ale ja bardziej patrzę na te parametry motoryczne. My nie lubimy takich zawodników. Jeden na jeden, gaz, no to są, wiesz, no to są dla naszych obrońców dosyć, dosyć słuchaj, wysokie, motory, powiedziałbym, schody. Napastnik Mołdawii, nie? No to jak on tam był... Ten co strzelał tylko z Polską praktycznie. A nas, tak? No to wiesz, no to też miał warunki. No już zapomnieliśmy się. Czekaj, ja myślę o Kleszczenko, który był na ławce. Tak, przeciwko jak on był, trzy bramki strzelił Nikolaesku, tak? Nikolaesku, tak. No. Nikolaesku. Także to jest zestawienie reprezentacji. Jeszcze z ławki wchodzą James, też naprawdę klasowy piłkarz, Brockhead i Kiefer Moore. Kolejne gazicho. James nie najszybszy w ogóle z całego tego zestawu i Kiefer Moore, i to być może będzie jedna zmiana. Właśnie, też o tym na reprezentację Polski. To jest wariant B Walii. Z oparciem gry ośrodkowego napastnika, dokładnie, taką klasyczną dziewiątkę. I Kiefer Moore w tej chwili gra czy Ipswich. Czy pana zdaniem wyjdą tak samo, czy właśnie oprą grę o Moore'a z przodu?
Ja myślę, że patrząc na polską reprezentację, oni będą musieli oprzeć grę na naszej obronie, a więc jak najszybciej dostarczać piłki do ataku i na to musimy być przygotowani. Dlatego jestem zdania tu, jak dobrze Wojtek zaczął, że trzeba wzmocnić przede wszystkim strefę przed obroną, bo ci obrońcy nie poradzą sobie przy tak szybkich, zwrotnych zawodnikach, jakich ma w tej chwili Waria w ataku. Jeśli podsuną im tych trzech zawodników, naszych obrońców, będzie kłopot. Dlatego na to musimy być przygotowani i myślę, że oni nie zmienią składu. Ten skład był bardzo dobry i ten skład dobrze się czuł w trakcie meczu. Słuchajcie, wracamy zaraz, Artur, zaraz pozwól, że wrócę do wątków piłkarskich, tylko musimy poruszyć wątek sędziowski, bo akurat jest szansa, że mamy na linii Rafała Rostkowskiego, naszego eksperta. Witamy serdecznie. Dzień dobry, cześć. To mi się podoba, dobra pogoda, sędzia w formie na turnieju piłkarskim. Zanim o Orsato, może dwa słówka o Vinciciu. Czy podobała ci się praca Vincicia w meczu Polska-Estonia? No, generalnie tak, bardzo mi się podobała. Bardzo dobrze sędziował. Na początku widzą dwa faule w ofensywie. Pokazał wszystkim, że nawet takich drobnych, ale istotnych fauli tolerować nie będzie. No mieliśmy też sporo szczęścia, bo te dwie żółte kartki, które zakończyły się czerwoną kartką, no prawdopodobnie tej czerwonej by nie było, gdyby sędzia asystent podniósł spalonego, kiedy zasadniczo powinien, nie podniósł spalonego, doszło do faulu. No sam faul już był na pierwszą żółtą kartkę, potem była druga i ciąg dalszy znamy. Także generalnie tak, spisał się bardzo dobrze. Mamy sporo szczęścia ogólnie do obsady sędziowskiej w tych decydujących meczach ze strony UEFA. Widać, że te mecze polskie są traktowane bardzo prestiżowo, także i tak pewnie płynnie przejdziemy do Orsato, tak? No tak, no bo tak wiesz, to nie ma przypadku tutaj, wiesz, Czeferin wyznaczył Vincicia, teraz dostaniemy Orsato, no z tym sędzią jeszcze Polska nie przegrała. Przypomnę tylko, to jest arbiter, który sędziował finał Champions League Bayern PSG, to jest sędzia, który sędziował na Mistrzostwach Świata 2018-2022, na Mistrzostwach Europy 2021. Jeśli chodzi o mecze biało-czerwone, sobie wynotowałem. Niemcy 2-2, towarzyski, Czarnogóra 4-2 dla Polski. Tu mamy jego bilans w eliminacjach. Euro 2020, Espania, Polska 1-1. Wygraliśmy z nim też baraż ze Szwecją za kadencji Michniewicza 2-0. No i on również sędziował mecz nam na PGE Narodowym z reprezentacją Czech, prawda? Także sędzia dosyć dla nas szczęśliwy. No bardzo szczęśliwe, tak. Można się zastanawiać, jak to się stało, że taka obsada Polakom się trafiła, bo chyba nigdy w historii jeszcze... Sam chciałbym to wiedzieć, Stefan. Tak. Natomiast no generalnie zasadniczo UEFA kieruje się, wyznaczając sędziów na takie ważne mecze, kieruje się przede wszystkim oczywiście doświadczeniem, umiejętnościami i aktualną formą. Tak, no ale nie jest też tajemnicą, że czasami są też inne kryteria brane pod uwagę. Z takich czysto merytorycznych, no to powiemy, czasami, że UEFA czy FIFA myślą o planach wobec arbitra, tak? W przypadku Vincicia to myślę mogło być istotne, bo nie został wyznaczony na te bardziej wyrównane mecze barażowe, tylko na ten taki jednostronny, co się potwierdziło na boisku, czyli na mecz Polski z Estonią, a to dlatego, że jest szykowany jest jednym z dwóch głównych kandydatów do tegorocznego finału Ligi Mistrzów. Natomiast Orsato oszczędzany raczej nie jest i pewnie we wtorek też będzie bardzo zmęczony, bo zapowiada się, że to będzie bardzo trudny mecz walki. Miejmy nadzieję zakończony dobrze dla Polski. Natomiast jest on z kolei upatrywany, Orsato, do prowadzenia finału Euro 2024 w Niemczech. Oczywiście to jest uzależnione od tego, jak Włosi będą grać w tym turnieju. Natomiast no, na papierze absolutnie jest na pole position. Także jeśli pójdzie mu dobrze teraz, jeśli pójdzie mu dobrze w kolejnych meczach, no to możemy się spodziewać, że w Niemczech zobaczymy go również w jednej z najważniejszych ról. Rafał, a czego nie lubi Orsato w wykonaniu piłkarzy na boisku i w ogóle jak charakteryzujesz tego sędziego? Na co on zwraca baczną uwagę? No, kiedyś sędziowie z elity byli rzeczywiście tacy bardzo charakterystyczni i zdarzało się, że każdy miał swoje preferencje. Teraz to się zmieniło i oni są, no, w najważniejszych kwestiach są do siebie bardzo podobni. No, nie lubią na pewno symulowania, nie lubią krytykowania decyzji, nie lubią, gdy piłkarze podbiegają do nich, otaczają, machają rękami, no, zachowują się w sposób nieakceptowalny we współczesnej piłce nożnej, tak? Bo to nie tylko podważa autorytet sędziego, ale też psuje wizerunek widowiska, tak? No, piłkarze nie powinni zachowywać się jak
no może nie będę tutaj porównań stosować, nie, no powinni się zachować jak sportowcy, tak, i można zgłaszać oczywiście uwagi, można zgłaszać nawet pretensje, ale należy to robić w sposób kulturalny, zgodny ze współczesnymi wymaganiami, tak, także Osato takich rzeczy nie toleruje, no nie toleruje również gry brutalnej, tak, zagrażającej zdrowiu przeciwników, więc to trzeba mieć na uwadze, żeby nie złapać jakiejś głupiej żółtej kartki na początku, szczególnie to ta uwaga dotyczy obrońców, też nie będę może wymieniał, których obrońców szczególnie, bo nie wiemy, jaki będzie skład, nie chcemy też chyba wpływać na decyzję selekcjonera, bo on wie najlepiej, kto jest aktualnie w najlepszej dyspozycji. Natomiast no, to trzeba mieć na uwadze, tak, że takie wjazdy na pupie, tak, na zasadzie, że piłka może przyjść, ale przeciwnik niekoniecznie, no to już nie te czasy. To teraz gramy w piłkę, tak, i to, co się dzieje w Wielkiej Brytanii, w Premier League nawet, tak, gdzie mamy nadal twardą męską walkę, ale widzimy, jaką granicę sędziowie wyznaczają, tak, jeśli jest to zagraża zdrowiu przeciwnika, jest to brutalne, tak, grozi kontuzją, końcem kariery, a przynajmniej wielomiesięcznym leczeniem, no to tego sędziowie nie akceptują. To są kartki za to. Natomiast jeśli kości trzeszczą, tak, ale widać, że obaj zawodnicy grają jednak fair, tak, po męsku, twardo, z dużą siłą, ale fair, to gramy. I Osato na taką grę pozwala. Słuchaj, już cię puszczamy, bo dostajemy SMS od twojego teamu, że potrzebują tego błyskotliwego, dryblującego, wahadłowego, także zaraz wracasz do futbolu. Ostatnie pytanie. A skąd ty zawsze wcześniej wiesz, kto będzie sędziował który mecz? No cóż, no, tak jak dobrzy dziennikarze, nie ujawniamy swoich źródeł, tak, bo żeby ich nie spalić, więc no, odmawiam odpowiedź na to pytanie. Aczkolwiek to była dosyć łatwa, szczerze, bo ja zadam jedno pytanie jednej osobie, zapytałem, czy będzie Orsato sędziować, czy może to potwierdzić. Ta osoba powiedziała tak, więc... No więc i UEFA właśnie potwierdziła to, że Osato będzie to spotkanie sędziować. To już jest oficjalna informacja. Jest już też potwierdzone oficjalnie, że Szymon Marciniak będzie sędzią meczu barażowego Gruzji z Grecją. A trzeci baraż we Wrocławiu, Ukraina, Islandia, będzie sędziował Klemen Turpę. Także wszystkie trzy mecze będą prowadzone przez arbitrów z topu. Bardzo dziękujemy. Rafał Rostkowski był z nami. No taki idealny mecz. Kłaniamy się. Taki idealny mecz pod Szymona Marciniaka. Gruzja, Grecja. Tam raczej gorące głowy. Raczej no, chłodno nie będzie. Poproszę, żebyśmy raz jeszcze zobaczyli sobie to ustawienie drużyny walijskiej i pogadajmy chwilę o tej drużynie Walii, panie trenerze, o jej strukturze, o tych najmocniejszych i też na jakichś może słabszych punktach, o deficytach drużyny trenera Page'a. Słabszy punkt to jest właśnie gra obrońców. Jest ich trzech. Jeżeli się szybko przeniesie piłkę od nas z obrony do ataku, jest szansa na to, że przy 1-1 czy 2-2 tutaj możemy spokojnie dojść do sytuacji strzałowej. I to jest dla mnie najważniejsze, żebyśmy my zagrali bardzo mądrze w środku pola, zrobili szybkie przechwyty, nie utrzymywali się za długo w środku pola, bo tam stracimy piłkę, bo ta czwórka Williams, James, Ampadu i Roberts, oni są niesamowicie wybiegani i oni odbierają piłkę. To nie jest tak, że będziemy mieli czas na to, żeby podryblować, przyjąć, rozejrzeć się. Nie. To będzie szybki doskok do ataku na piłkę i trzeba będzie jak najszybciej przenieść piłkę do ataku. I dlatego, jeśli będzie tylko jeden napastnik, a może być tak, że trener zdecyduje, że wyjdzie tylko jednym napastnikiem, to będzie kłopot. Ale jeśli tych napastników damy więcej, to jest wielka szansa na to, że omije się ten środek pola i ciężar gry skupimy na obrońcach. I to jest dla mnie w tym meczu kluczowe, żeby jak najwięcej podań było kierowanych do napastników, a nie utrzymywać się w obronie i w pomocy. Pan utrzymuje ten duet Świderski-Lewandowski? Tak. Utrzymuje, bo Świderski ma dobre statystyki z Walią. Widać, że potrafi się z tym zespołem znaleźć. On już chyba dwie bramki strzelił przeciwko Walijczykom. Cardiff i Wrocław. Oczywiście. Z Lewandowskim współpracuje mu się bardzo dobrze. A więc... I też chyba rósł w tym meczu ze Estonią, bo ta pierwsza połowa była bardzo średnia w wykonaniu. No, średnia, bo tam ciężko było w tym tłoku cokolwiek zrobić dla niego. On jest właśnie taki szybki zawodnik wszędobylski. Lubi się pokazać właśnie w tych wszystkich straconych piłkach w polu karnym, wolnych piłkach, gdzie wszyscy wiszą na Lewandowskim. A on ma wtedy szansę na to, żeby do tych piłek dojść. Także ja bym tę parę zostawił. Wydaje wam się, że tam jest lekkie takie drżenie rąk i niepewność w głowie tego bramkarza Warda, no bo jednak spoglądając na jego statystyki, to on praktycznie gra tylko w kadrze. Jeśli chodzi o Leicester, to były dwa mecze w tym sezonie w rezerwach, 5 bramek puszczonych ani w Pucharze Anglii, ani w Pucharze Ligi, ani też w rozgrywkach ligowych. Słuchaj, no zawsze przyjeżdża Lewandowski. No, zawsze bramkarz niebroniący, no jest to jakiś taki punkt dla obrońców.
uważajmy, co mamy za plecami, tak? To po pierwsze. Po drugie, to też nie jest taka drużyna, bo to tylko przez naszą nieudolność w meczach wyjazdowych w ostatnim czasie tak do tego podchodzimy, która wychodzi na luzie na takie spotkanie. No, dla nich też to jest wielka impreza, tak? To nie jest tak, że oni wyjdą i nagle będą trochę pykać w jedną, w drugą stronę i grać. Dopóki będzie im coś szło, jak zaczą... Oczywiście, ze względu na to, że większość piłkarzy, albo prawie wszyscy grają na wyspach, to jak oni zobaczą rywala przestraszonego, no to wtedy poczują się jeszcze bardziej pewnie. A jak zobaczą, że oho, a jednak ci na papierze, w lepszych klubach występujących, prezentują się lepiej od nas, to mi się wydaje, że oni się pogubią. To nie będzie tak, wie, że publiczność krzyknie i na nich. Mi się wydaje, że tylko i wyłącznie nasza dobra dyspozycja może spowodować, że przestraszy mnie tych Walijczyków i oni wtedy też w pewnym momencie sobie dadzą, może nie tyle dadzą spokój, bo i będą ambitnie grali, ale wiesz, już tego nie, jak coś ci nie zacznie wychodzić od samego początku, nie przestraszysz rywala, no to też jest zespół do ogrania, no nawet tam, w Cardiff. No, jak... on ma trzech bramkarzy w kadrze i żaden z tych trzech bramkarzy nie gra w klubie, dlatego on wybiera... Sytuacja z bramkarzami jest nieco inna w obu reprezentacjach, trzeba powiedzieć. My mamy wybór, on wyboru nie ma żadnego, no dlatego postawię na Warda, który no... Artur, piąty polski bramkarz byłby dzisiaj pierwszym Walii. No i widzisz, tak to może dlatego być. Dlatego nie przeceniajmy tych Walijczyków, spokojnie. Generalnie jesteśmy... lepszą drużyną, ale oni są mocniejszym zespołem, jeśli chodzi o mentalność. W tej chwili przynajmniej, bo oni mają ten wiatr w żagle, oni czują swoją siłę, umieją z sobą współpracować. Widać, że koleżeństwo jest bardzo duże w zespole, bo widać było te reakcje w meczu z Finlandią. Także takiego mamy przeciwnika, ale to nie jest żaden wielki team, z którym należy się bardzo obawiać. Tylko jeden piłkarz z kadry drużyny walijskiej występuje poza Premier League i Championship. To jest, z tego co pamiętam, Lewit z Hibernian w Szkocji, no ale to jest wszystko, wszystko piłka. Dlatego mi się wydaje, że tutaj wygra, bo oni są, to jest dobra reprezentacja, tylko właśnie to jest chyba, jeżeli chodzi o drużynowość. To będzie drużyna Walii. No i teraz pytanie, czy my znowu będziemy po tym meczu mogli powiedzieć o naszych indywidualnościach, a nie o zespole. Bo jak my będziemy zespołem, my chcemy mówić o zespole. Tak, o zespole. A indywidualności później, tak? Że coś dołożył Lewy, coś dołożył Zielu, coś dołożył Szczęsny, ale niech to będzie zespół. Bo u Walijczyków jestem przekonany, że to będzie, nie wiem, 90-120 minut. Są dogrywki, nie? To będzie taka walka. Będzie charakter, tylko zauważcie jedną rzecz. My cały czas mówimy od 2018 o budowaniu zespołu. Że my cały czas nowy trener, nowa budowa zespołu. A mecz 2022... ten mecz szóstej kolejki Ligi Narodów, gdzie wygrywamy 0-1 i pierwszy skład z Estonią, wychodzi 7 tych samych zawodników. A my cały czas mówimy, że nie możemy liczyć na naszej reprezentacji na pewne schematy, na pewne przyzwyczajenia zawodników jednego do drugiego, że ze stałych fragmentów nie, bo trener probierzmy jeszcze czasu. Słuchajcie, my mamy zespół, gdzie zmieniamy 2-3 nazwiska, a cały czas mówimy, że nie oczekujcie od tego zespołu, Artur, bo on jest w budowie. Mamy trzech nowych selekcjonerów i to zaburza pewną ciągłość. Ale w ciągłość w czym? Ja wczoraj oglądam mecz, wiesz co, bo rozmawialiśmy, zobacz, Marcinku. I są troszeczkę inne rozkazy, więc tu nie chodzi o zawodników, tu chodzi o te częste zmiany, jeśli chodzi o stanowisko selekcjonera. Rozkazy inne ustawienie, trochę inna struktura, trochę inny akcent. Że masz zagrać z pierwszej piłki, a nie na trzy kontakty. Jeden lubi zaryzykować, inny chce być trochę bardziej zachowawczy i to się przekłada na zawodników. Ale w jakim sensie? Ale Souza chciał grać w piłkę. Czesław Michniewicz bardziej grał na neutralizację atutu przeciwnika. Przychodzi następny gość, który w ogóle nie wie, o co chodzi i rozpoznaje zawodników, bo nie zna ich ani z twarzy, ani pewnie za bardzo nie wie, na których grają pozycjach. I w końcu wchodzi Michał Probierz, żeby to ratować. No, dzisiaj Michał Probierz tak naprawdę ma 5 meczów za sobą. Ma 3 zwycięstwa, 2 remisy i tak wiadomo, że życie dało mu tutaj szansę w tych eliminacjach, żeby to zamknąć w tej zasadniczej fazie eliminacji. To się nie udało. To się nie udało, no bo nie wygraliśmy ani z Mołdawią, ani z Czechami. Teraz już trzeba patrzeć, że dzisiaj ten mecz z Walią, to ma być narodzenie się zespołu w perspektywie euro. To jest najważniejszy mecz w roku. Ten mecz dzisiaj z Walią jest najważniejszym meczem w całym roku, bo od niego zależy cała atmosfera, jaka będzie dotyczyła naszej reprezentacji narodowej, w ogóle naszej piłki przez dalszą część. Pod Karpackim już nie, bo już mieczce Golba znowu wybrany prezes. Popatrzmy,
Popatrzmy, jakich fantastycznych przeciwników będziemy mieli w dalszej części roku, przy awansie. Z kim będziemy grali w finałach Mistrzostw Europy, z kim będziemy grali później w Lidze Narodów. Fantastyczne mecze nas czekają, ale to wszystko może być dopiero realne, jeśli wygramy ten mecz. Bo jeżeli tego meczu odpukać w nim malowane nie wygramy, no to atmosfera będzie do kitu, to wszystko się będzie rozłaziło, nie wiadomo jak zareagują najstarsi piłkarze, a więc wszystko będzie upside down. W związku z tym jest to dla mnie osobiście najważniejszy mecz w roku. Ale ja się zgadzam z trenerem, że tak, trener Probierz jest bossem, jest szefem, musi wydać właściwe rozkazy we wtorek na odprawie. Natomiast na końcu są oficerowie i żołnierze. Jak ty jako piłkarz chcesz przeżyć następny turniej, chcesz zagrać sobie z takimi rywalami na Mistrzostwach Europy, to ja gram o swoje życie, ja gram o swoją karierę, o swoją przygodę. Jadę na Euro i zobacz, z jakimi tam gigantami mam szansę się, no tak, się zmienić. Francja, Holandia, mówimy troszeczkę o meczu z Estonią, że na to nie patrzymy. Ale wiecie co? Dla mnie to był taki mecz, w którym Michał Probierz obronił się w wielu sprawach. Dobre wybory, dobre zmiany. Ale wiesz co? Tak jak poza patrzysz, jak ten mecz się układał, to tak samo. Strzelona bramka, wejście na drugą połowę, poprawka. No wiadomo, że ta okoliczność, która troszeczkę to ułatwiła, to jest ta czerwona kartka. Ale tutaj za straconą bramkę na ile to było? Na 5-1? Tak. Tutaj trudno cokolwiek powiedzieć Michałowi Probierzowi. To już jest bardziej powinność zawodników i umiejętność zarządzania pewnymi sytuacjami na boisku. No dobrze, no ale teraz przeczysz temu, co mu powiedziałeś przed chwilą. Bo ja mówię, że jest 7 zawodników w pierwszym składzie Estonii, która grała w 2022. I mówisz, że no tak, ale jest trzeci kolejny trener. No ale teraz z kolei, jeżeli mieli, czyli rozumiesz, obojętnie jaki jest trener, na samym końcu jest zawodnik, który ma jakieś przyzwyczajenie już w karierze. To nie są 17-latkowie, którzy czekają na to, żeby wyrysował trener wszystkie zachowania na boisku. Nie masz sytuacji, w której przy wyniku 5-0 no. grasz co drugi mecz. I wiesz co? No dobrze, ale mówisz, że tu nie ma nic do powiedzenia, Michał Probierz, bo tak jest. Tu muszą podjąć decyzję na boisku zawodnicy, żeby nie padła bramka na 5-1 ze Estonii. No tak, ale tutaj tak nie samo mówimy o tym, kto ma być. Nie możesz wyrysować odważnym, jako trener. Kto ma być, nie wiem, grającym wyżej. Tutaj to jest po prostu pewnego rodzaju. Brakuje mi słowa. Troszkę takiego luzu, rozprężenia, bo jest 5-0, bo wynik jest ustawiony i tak naprawdę to był łańcuszek błędów, bo każdy następny myślał, że kolega sobie wcześniej poradzi. Oczywiście, no tak, ale tak. Marcin właśnie... I to jest jedyna rzecz, o którą możemy mieć pretensje w meczu... Wiesz co, Marcin, ale to jest właśnie ta kwestia, której jestem zadowolony. Wiem, że Wojtek przy bramce też nie pomógł, bo mógł więcej zrobić, ale jestem zadowolony, bo ta kwestia rozprężenia to była przy 5-0 i wiadomo, że nie będzie 5-5. No i dla mnie to jest pewnego rodzaju wiarygodność reprezentanta Polski. Wojtek Szczęsny, który on nie pozwoli zaniżyć poziomu, mimo tego, że jest 5-0, mimo tego, że jest mecz wygrany, to mówi nie, tu można było zrobić lepiej. Ja wierzę, że kwestia rozprężenia ma z Kiszyniowa. Ta pewna złość boiskowa była w tej sytuacji pokazana przez Wojtka, ale tylko niestety przez Wojtka. Bo cała reszta obróciła się i chciała jakby... Wiesz, ale nie, to jest, ja nie... Słuchaj, Artur, bo to też jest tak. No, gra sobie szczęsny 80. mecz reprezentacji, zrównuje się tym meczem z osiągnięciem Zbigniewa Bońka, no niezależnie od tego, ile się dzisiaj spotkań rozgrywa w roku. No jak ja patrzę, że dzisiaj Kuba Kiwior jest rekordzistą w historii polskiej piłki, bo on zagrał właśnie 20 meczów z rzędu. Pamiętajcie, on debiutuje chyba latem 2022, czyli niespełna 2 lata rozgrywasz dzisiaj 20 meczów w reprezentacji Polski. No ale wiesz, obrońcy to ludzie zapomną za chwilę, czy bardziej zawalił Slisz, czy Modre, czy Bednarek. No, ty jako bramkarz już do końca życia masz z tyłu bramkę ze Estonią, tak jak Fabiański ma San Marino i nikt nie patrzy, w jakich padło okolicznościach. No tak to jest. No jednak. Tak to jest i pamiętajmy, przez to rozluźnienie, Wojtek Szczęsny, dla niego to będzie ostatnia impreza, tak? Wielokrotnie już o tym mówił, że chciałby... Dla niego to jest albo ostatni bój... Albo ostatnia impreza. Wali, albo ostatnia impreza. I przez takie rozluźnienie, pamiętajcie... Gdzie on też oczywiście, ale to już na końcu, w Kiszyniowie odjechały 3 punkty, które powinny być zapisane w tabeli, byśmy już tam byli na tej imprezie. I on wie doskonale, że jak ta obrona i zaczną cudować w Cardiff, no to nie będzie 5-0 prowadzenia, bo nie jest to, on zna tą reprezentację od wewnątrz, nie będziemy prowadzili 5-0 w 80 minucie, bo nigdy tego nie zrobiliśmy i się nie uda teraz. No to on zdaje sobie sprawę, że nawet jak jest 5-0, to zróbmy tak, żeby się skończyło 5-0,
bo przez ten brak tak skupienia, rozluźnienia strzelała na bramkę Andora w ostatnim czasie, San Marino. Nawet popajacowaliśmy troszeczkę na Narodowym z Gibraltarem, 8-1 bodajże, tak? Też sobie pozwolili strzelić. Ja rozumiem, że to są takie wyniki. Rutynka, ale tego słowa mi brakowało. Rzeczywiście przy pięciu, ale chodzi mi tu przed tym najważniejszym bojem, a przede wszystkim ze strony Wojtka Szczęsnego, ostatnim bojem. Tak. Bo albo kończy, no nie wiem, czy będzie chciało mu się to towarzysko grać w mecze, gdy nie jedziemy na Euro z Turcją i Ukrainą. On nie lubi takich historii. Ja myślę, nie, no jak nie jedzie na Euro, to już kwiaty, powiem, koszulka, jadę na wakacje, a wy się przygotowujcie do Ligi Narodów. Często jedziemy na Mistrzostwa Europy i będą dobre Mistrzostwa Europy, to jeszcze się okaże, że Maciek... Wojtek no Maciek już nie. Tak, Maciek już nie, ale może go namówi. Wojtek powie, że... A jeszcze może pogram. No, tu się jestem. Słuchaj, wczoraj po meczu z Francją nawet Nagelsmann na konferencji prasowej powiedział, że jednak on wysłucha propozycji związku. No dobrze, ale wysłucha tak, też propozycji jest... Bayernu. No, znasz Nagelsmanna. No, oczywiście, że tak, ale... Teraz wam powiem, że przychodzi historyczna chwila w tym programie. Ponieważ już widzę to spięcie na twarzy Marcina Żewłakowa, bo dzisiaj jego taki tutaj, wiesz, debiut trenersko-analityczny na oczach selekcjonera, a także dwóch naczelnych krytyków kraju, Jarka i... Dlatego nas to posadzi razem. I Kowalczyka. To jest loża w tych mapetach, że od razu jadą z wszystkimi. Marcin, przygotowałeś kilka screenów i tutaj chciałeś nam coś opowiedzieć. Tak, jeśli chodzi o Owalię, w pierwszej kolejności to pewnie co będą wykorzystywać, co można było widzieć, zauważyć w meczu z Finlandią, jeśli pojawia się bystry wahadłowy albo piłkarz, który potrafi zrobić różnicę na stronie, to jest on notorycznie podwajany. I tutaj mamy do czynienia z wahadłowym ze strony Walii i z jednym ze środkowych pomocników. Tutaj widzimy Hakans. To był taki piłkarz, który widać, że piłka mu nie przeszkadza przy nodze. Mamy przy nim wahadłowego i momentalnie Jordan James, ten Mateusz, o którym wspominałeś, z Birmingham, to jest ten zawodnik, który zbiega i podwaja. Mamy jeszcze drugie zdjęcie, które tak samo pokazuje, kiedy Hakans się tam urwał momentalnie, jest doskok, więc nie wiem, czy Nikola Zalewski po tym, co nam pokazywał w ostatnich trzech meczach, czy nie będzie się spodziewał tego samego, że tam wygrany pojedynek nie znaczy, że ta droga będzie od razu otwarta. Na to na pewno musimy być przygotowani. Druga rzecz to jest, zdaje się, ten wyjście do kontrataku. Chyba tak, żeśmy to ustawili. Jeśli nie po pierwszym slajdzie, poproszę o kolejny slajd. Tak to ustawiliśmy, tak, trenerze, że władzy. To jest coś takiego, co będziemy widzieli notorycznie. I tutaj podjęliśmy rozmowę bycia świadomym tego, że do ataku nie idzie jeden, nie idzie dwóch. Tam jest zawsze trójka gotowa do podania i czwarty podłączający się. Więc jeśli defensywny pomocnik troszkę przyśpi, to trójka naszych obrońców może mieć lekkie problemy. Poprosimy kolejne te slajdy, bo to było bardzo powtarzalne. Zobaczcie, tu za każdym razem jest czterech, czasami nawet i pięciu, i mamy trzech zawodników do zagrania w polu karnym. To pozwala zespołowi, czy temu, który jest przy piłce, albo na komfort podania, albo na rozwiązanie indywidualne, a Wilson to jest taki piłkarz, który potrafi w takiej sytuacji zdecydować się na przykład na strzał z, nie wiem, 20-25 metra. I ten schemat się powtarzał w całej rozciągłości meczu. Następne zdjęcie. To jest tak samo. Daleka piłka rzucona od obrońcy. Tu chyba w tym przypadku to był Ben Davis. Jest 3-3. I nie ma innego ustawienia. Tam jest trzech zawodników, którzy wychodzą momentalnie. Po przejęciu piłki Walia nie gra w poprzek. Tam wszystkie podania są zagrywane do przodu i celem nadrzędnym jest pole karne przeciwnika. Ostatnie zdjęcie to jest chyba końcówka meczu. Druga, nie, tutaj jeszcze jest jedno wyjście. No, jest grupa pościgowa. Gonią. Natomiast no, tutaj jest 3-3 i tutaj można te podania wymieniać, ewentualnie kończyć akcję. To już jest druga połowa, 62 minuta. No potrafią szybko wyjść, więc tutaj przy niefrasobliwości albo rutynie w środku pola to może kosztować. Są też takie rzeczy, a druga rzecz, trzecia rzecz, która jest charakterystyczna dla Walii, to ta linia obrony, która gra dosyć wysoko. Za linią obrony jest miejsce po to, żeby się przyczaić, po to, żeby zagrać piłkę. Poproszę o dwa ujęcia. To jest często, to jest ten 30 metr, kiedy, i to też nie jest najwyżej,
kiedy Walia potrafi wyjść, zobaczcie, wszystko ustawione w miejscu, tutaj Puki zrywa się do wyjścia w dobrym momencie, zagranie za plecy Walijczyków i takie sytuacje trzeba będzie wykorzystywać. Ja mnie to jest jeden z kluczy do tego, żeby się przedostać w pole karne i złapać Walię w sytuacji, kiedy wychodzi wysoko. Zobaczcie, 5 obrońców i do tego też w sytuacji, kiedy my będziemy mieli piłkę, będziemy chcieli troszeczkę przy piłce się utrzymać na połowie przeciwnika, to z taką sytuacją będziemy mieli notorycznie do czynienia. Oni grają 3 obrońcami, oni grają 5 obrońcami. To jest ta wysoko grająca obrona. I teraz taką sekwencję slajdów chciałem zaprezentować, bo dla mnie wyjście 2 napastnikami ułatwi trochę pracę, jeśli chodzi o rozmontowanie obrony, bo ruchem wahadłowego i drugiego napastnika łamiemy linię obrony przeciwnika i stwarzamy sobie miejsce do podania. Jeśli mógłbym poprosić o tą ostatnią sekwencję slajdów, to jest początkowa faza. Zobaczcie, mamy 4 zawodników ofensywnych Finlandii. Od dołu ekranu jest chyba właśnie ten Hakans, później jest Poenpalo, Puki i Lod. Oni ustawieni są w linii. Poproszę następny slajd, tak samo jak linia. Tutaj już po 5 sekundach widzimy, że Puki zszedł troszeczkę głębiej. On jest przy arbitrze spotkania. Poenpalo tam się szykuje do ruchu. Lod, zawodnik, który jest ciut wyżej, on już startuje. Jest posiadacz piłki, który patrzy się i próbuje wybrać najlepszą opcję. I teraz finalna opcja. Minęło 3 sekundy. Zobaczcie, Poenpalo już ta noga, która jest wystaje, to jest ten zawodnik, który odciągnął jednego z obrońców. Linia jest połamana. Puki to jest zawodnik numer 10, który jest skierowany i będzie atakował tą przestrzeń, którą ruch kolegów stworzył. Linia jest połamana, natomiast jest możliwość zagrania piłki. Ja nie wiem, czy to nie jest był zawodnik Warty Poznań, który szykuje się do tego prostopadłego podania, które się udało i wprowadziło napastnika w pole karne. Dla mnie wyjście jednym napastnikiem w meczu z Walią będzie problemem do rozmontowania obrony. Ale dla mnie drugi napastnik jest tutaj niestety nieodzowny. No i właśnie te slajdy, które pokazałeś, mówią nam wyraźnie. Potrzebujesz nie buksy, tylko potrzebujesz 2 napastników, czyli Lewandowskiego, Świderskiego, którzy są mobilni, którzy będą w stanie wyciągać właśnie tych obrońców, a Robert Lewandowski w formie już dzisiaj jest analizowany, albo od 10 dni jest analizowany. Robert ma to, że potrafi ściągnąć w drugą linię 2 obrońców, który na plecy. I tutaj to, że strzelali w meczu ze Estonią pomocnicy, jest idealne, bo w te wolne przestrzenie muszą wchodzić właśnie skrzydłowi, wahadłowi. Jest Zieliński, który może tam wejść, czy Piotrowski, który tam musi wejść. Tylko zobaczcie też, jak strzeliśmy bramkę zwycięską. To Kiwior wszedł na połowę przeciwnika. To Kiwior zagrał piłkę do Świderskiego, który ją przepuścił do Lewandowskiego i zabiegł się w pole karne. O to chodzi. Trzeba mieć duży ruch bez piłki przy tak grającej defensywie. Trzeba mieć cierpliwość zagrania piłki w odpowiednim momencie, ale trzeba mieć też zawodników do tego, żeby byli gotowi zrobić jakby tą czarną robotę, która nie do końca jest wygodna dla napastnika, bo napastnik chce strzelać bramki. Ale jeżeli napastnik zrobi dobry ruch, to robi się miejsce, w które masz prawo i musisz zagrać piłkę. Słuchajcie, za chwilę zajmujemy się składem reprezentacji Polski. Jeszcze tylko trenera zapytam króciutko. Zdał kandydat na trenera? Nie, no bardzo dobrze przecież. Do sztabu go. Jeśli chodzi o pokazanie tego wysokiego wyjścia formacji obrony, to byśmy takich ograli. Właśnie to ćwiczyliśmy przeciwko reprezentacji Walii, bo oni wychodzą bardzo daleko. I tak do 100% sytuacji Tomek Zdebel doszedł. Właśnie piłka przez Marka zagrana za linię obrony. Tak strzelił bramkę Paweł Kryszałowicz, który dostał piłkę za linię obrony. Tak Marcin wyszedł w końcówce z lewej strony, kiedy był zupełnie już sam, bo ta linia obrony wyszła bardzo daleko i on dogrywał później piłkę do Kryszałowicza. Tak Tomek Iwan wyszedł za linię obrony, bo dostał dalekie podanie za plecy obrońców od Jacka Bąka. No więc to jest... Retro przerabiania. Nie, ja tutaj wiesz, idę jak trener Strejla i trener Engel. Zaczynam pamiętać fotograficzne sytuacje. Ale tego Juska
ci nie wybaczymy. Słabo grał. Mateusz, pytasz się, czy zdałem egzamin, ale ja się trudnę, że tyle nasiedziałem. Nie mogło być inaczej. Jest jeszcze jeden detal, mały, o którym nie mówiliśmy. Oni dobrze strzelają bramki ze stałych fragmentów gry. Tak. Mają dobrze dopracowane, mają te nogi dobrze ułożone, celują w te punkty, gdzie chcą na bramkę. I to jest następny taki mały kamyczek do naszego podwórka, żeby nie faulować przed szesnastką, żeby uciekać od tych fauli, żeby jak najmniej dawać piłkę na rzut rożny, żeby od tych stałych fragmentów gry odciąć zespół walii. Słuchajcie, był z nami napastnik Paweł Kryszałowicz. Jeszcze jednego napastnika dopraszam do dyskusji w tym programie. Człowiek, który zna piłkę walijską jak nikt z nas, napastnik New Saint, czy też skrzydłowy Adrian Cieślewicz. Witamy serdecznie. Witam. No sobie gratulujemy w ogóle osiągnięć w tym sezonie, bo widzę, że tam ponad 20 punktów przewagi nad drugą drużyną. Możecie zgarnąć nawet poczwórną koronę w tym sezonie. Ty też masz te swoje statystyki świetne. Na początek dwa słowa o atmosferze, o oczekiwaniach całego kraju. No, czy Walia już żyje meczem z Polską? Tak, na pewno. Mówisz od razu, następny dzień już przygotowali na Polskę. Tak zawsze się mówi, czy koncentrują się na następnym meczu. Tak, to najpierw była Finlandia. A teraz oczywiście na Polsce się interesują. Tak jak mówisz, no oni u siebie grają, to będzie na pewno duży plus dla nich, tak? Oni się nikogo nie boją u siebie. Także moim zdaniem no będzie bardzo ciężki mecz, bo mecz był w Warszawie, bym troszeczkę bardziej spokojny był, ale ten mecz w Cardiff może troszeczkę inaczej wyglądać. Ty wybierasz się na to spotkanie, czy telewizja? Bardziej telewizja. No, syn ma mecz troszeczkę ważniejszy we wtorek, także na syna mecz będę szedł, ale na pewno będę śledził, oglądał. Także już się nie mogę doczekać. Słuchaj, rzadko się zdarza taka sytuacja, żeby piłkarze wybrali sobie mniejszy stadion, bo tutaj była możliwość zagrania na Millennium, wybierają jednak stadion ten mniejszy, na 30 tysięcy. Z czego to wynika? No. Z atmosfery, z murawy? Tak. Jak ty to definiujesz? No tak jak mówisz, tak. No Cardiff to zawsze był ich stadion u siebie, tak? Ten Principality stadion, co mają na 80 tysięcy, to bardziej taki stadion na rugby jest, tak? Moim zdaniem tutaj zawsze Wali był na pierwszym miejscu rugby, później była piłka, tak? No teraz te wyniki troszeczkę poszły do góry, także teraz nagle się interesuje coraz więcej ludzi tą piłką, no i zostali w tym Cardiff, tak? Wolą mieć cały stadion na Cardiff na 30 tysięcy niż powiedzmy pół stadionu na Principality, tak? Adrian, powiedz nam, strengths, weaknesses, te twoim zdaniem największe deficyty reprezentacji Walii, ta ich największa siła, największe atuty, twoim okiem, jak to postrzegasz? No tak, właśnie słuchałem teraz rozmowy w studio, na pewno stałe fragmenty gry, to są na pewno ich duże, duże plusy. Grają na kontrę, tak, no oni się ustawiają 5-3-2, 3-5-2, jak to można nazwać, i na kontrę szybcy zawodnicy na bokach mają, tak, także no na pewno będzie nam ciężko, tak słuchałem teraz też w studio, mówię, na dwóch napastników moim zdaniem powinni grać, bo tą obronę jakoś trzeba poruszać, tak? Zrobić te dziury w tej obronie. Bo jak będziemy sobie grać przed nimi, to oni bardzo chętnie będą sobie stać i czekać na tą swoją szansę, na te kontry, na stratę piłki, tak? Także stałe fragmenty gry na pewno to są ich duży, duży atut. I mówię, no na kontry na pewno dużo grają, tak? Który twoim zdaniem piłkarz dzisiaj jest najniebezpieczniejszy w reprezentacji Walii i kto jest takim piłkarzem nieoczywistym, jakimś takim czarnym koniem albo wielkim talentem tej reprezentacji? No znowu też się zgodzę, jak w studio właśnie rozmawialiście, zawodnik, który robi tą czarną taką robotę, tak, w pomocy, ten FN Apandu, który na dzisiejszy gra w Leeds United, tak przypomina Jacka Góralskiego z Polski, także tą piłkę odbiera i dalej, daje trochę dalej, tak, także na pewno młodzi, energetyczni zawodnicy, nie ma już takiej jednej gwiazdy, która sama gra, tak jak Gareth Bale był, czy Aaron Ramsey. Także mówię, dużo tych zawodników młodych jest energetycznych i można powiedzieć, że nikogo nie boją, tak? Także mówię, zobaczymy, jak to będzie. A uważasz, że dzisiaj jest taka presja, że Walia musi, czy Walia może? Moim zdaniem musi. No, moim zdaniem bardziej Polska, jeżeli nie przejdzie, to będzie bardziej, powiedzmy, jakby, nie może katastrofa, ale dla nas bardziej niż dla Walii, tak? Bardziej oczekiwania są na Polsce niż Walii, moim zdaniem. Czy ty zgodzisz się z tym, co tutaj padło w studiu, że no
dzisiaj Walia nie ma takiego piłkarza jak Jan Rush, jak Gareth Bale, czy też wcześniej mieliśmy Ryana Giggsa. Że dzisiaj gdzieś ta odpowiedzialność w głowach zawodników, ona jest rozłożona, że ta drużyna po prostu bardziej jest drużyną niż jakby takim spojrzeniem, nie wiem co zrobić, ja nie chcę brać odpowiedzialności, to podaję piłkę do swojego lidera. No tak mówisz, tak. No, mimo że młoda drużyna, to są bardzo, bardzo organizowani, tak, jako drużyna moim zdaniem. Tak mówisz, no nie ma tej żadnej gwiazdy, tak jak powiedzmy u nas w Polsce zawsze był Robert, oczywiście robił zawsze swoje w naszej kadrze, ale moim zdaniem ich duży plus jest grają jako drużyna, tak? No i znowu mówię też w Cardiff, oni ma 20 meczy, z 22 meczy nie przegrali u siebie, także to jest taka forsa dla nich troszeczkę. Także mówię, jak w Warszawie by mecz był troszeczkę bardziej spokojny, a jednak w Cardiff to zawsze porównuje tą atmosferę trochę jak Anfield, tak? Jak Liverpool gra. Jest ta atmosfera na tym meczu i na pewno we wtorek będzie tak samo. A Page, on ma dobrą opinię Walii na temat swojej pracy? Tak. No mówię, przejął, Ryan Giggs się przejął i praktycznie kontynuował tą dobrą robotę. No, znowu wrócę do młodych zawodników, którzy wchodzą do góry teraz do pierwszego zespołu. Także na pewno robi dobrą robotę i wyniki same się pokazują, tak? No to powiedz nam na koniec, no bo żyjesz w tym kraju, strzelasz tam bramki, dopisujesz trofea, rozliczasz się w walijskim urzędzie podatkowym, jakby nie było. komu będziesz kibicował? Za kim jesteś we wtorek? Tak mówisz, mimo że tu już 17 lat mieszkam w Walii, także już długi czas, ale w serduszku zawsze będzie Polska, zawsze za Polską będę, mimo że dziewczyna Walijka, syn pół Polak, pół Walijczyk, ale obojętnie w jakim sporcie, jeżeli Polska gra, to zawsze będę za Polską, także na pewno jeden wynik tylko może być we wtorek i to dla naszych, tak? No to nie wiem, czy jakieś kratki postawić w tym salonie we wtorek, żona za Walią, mąż za Polską, a syn? No to jest ciekawe. No syn będzie musiał mieć dwie flagi, bo pół na pół, także... Nie no, słuchaj, syn wie jedno, że jakaś jego drużyna na Euro zagra. Czy to będzie Walia, no tak, czy Polska. Adrian, bardzo ci dziękujemy. Zdobywaj te trofea, strzelaj kolejne bramki. Fajnie, że znalazłeś dla nas dzisiaj po treningu czas. Pozdrawiamy serdecznie ze studia w Warszawie. Dzięki bardzo. Ja tutaj Arturowi tylko powiem, że już cię złapał nasz czat, że tam sobie podśpiewywałeś wychodząc ze studia. Dobrze, że cię nie złapał w innej sytuacji, tylko że następnym razem pamiętaj, że masz włączony mikrofon. Dlatego wszystko, bo wiesz, podśpiewałem, żeby pokazać mój wokal. Dobrze, kamernie było. Słuchajcie, bo dopiero byłby nowy rokon. Słuchajcie, zaczynamy wasze jedenastki tutaj prezentować. Trener chyba nie przygotował swojej. Ale to trener będzie sobie tutaj kontrolował, co młodzież proponuje. Od kogo możemy zacząć? Redaktor Artur Wichniarek, ponieważ no, chciałbym, żeby śpiewnie przeszedł do śpiewająco, niech opowie o swojej jedenastce. Zobacz, nawet lewy się uśmiał z mojego śpiewania. No wiesz co, no dla mnie no tutaj jest błąd oczywiście Salomona, bo ja mam Bednarka, nie mam zmiany. A. Ale nie wiadomo, no, nieważne, czy będzie Bednarek, czy będzie Salomon, przepraszam, jest to samo. Czyli nie wiemy, jak zagra defensywa, ale dla mnie, jeżeli Franek do grania, to oczywiście nie zmieniamy. Czyli ty nie zmieniasz obrony, to jest błąd. Ja nie zmieniam obrony, mam Bednarka, ale jak jest Salomon, to też jest okej. Okay. Jest Frankowski. Nie wiemy, co z tym stłuczeniem może się okazać dosyć poważne. Jeżeli nie będzie na 100%, a tam będzie trzeba mecz wybiegać, no to wtedy dowołany Wszołek na to miejsce. To idziemy do jedenastki Marcina Żewłakowa, bo czuję, że u Kowala będzie rewolucyjnie. Idziemy do Marcina. Nie po staremu. Marcin Żewłakow, proszę bardzo. Ja zostawiłem obronę. Nie wiem, czemu zaczęli w takim składzie. Panowie, jak w polskim filmie, w tych waszych jedenastkach, nic się nie dzieje. Nudy. Wiesz co, no zmieniłem, bo ja na Estonię na pewno wyszedłem Grosicki. To na 100% wyszedłem Grosickim. Natomiast Zelewski dla mnie się bardzo obronił. Podtrzymuje to, natomiast zostaje przy dwóch napastnikach. Janka Bednarka nie chcę wymieniać, bo ja nie chcę wskazywać tylko jego winnego tego gola. Dla mnie to była sekwencja, która się wkradła. Natomiast wiesz co, ja bym chciał reprezentantów zabrać. Ale tutaj jest znowu błąd graficzny, czy ty zamieniasz szefa nie, defensywy? Nie, ja bym zostawił Bednarka w środku, a Dawidowicza dał na prawą stronę. Czyli zmieniasz. Dla mnie Dawidowicz wydaje mi się, że jest trochę szybszy i tutaj akurat ta szybkość się przyda.
Kiwior, ten, który wprowadza piłkę, więc no, ja bym to tak widział. Wydaje mi się, że Janek Bednarek, on ma świadomość tego, że tam trzeba było zrobić lepiej i niech tą świadomość trochę zabierze na mecz z Walią i niech się rekompensuje. Dla mnie, ja nie chcę jakiejś takiej rewolucji, bo wydaje mi się, że to jest zbyt ważny mecz, żeby kogoś powołać pod broń, do kogo nie masz przekonania. Tak naprawdę to jest, gdybyśmy wzięli Bartka Salomona, chociaż pewnie jest taka możliwość, to nie wiem, czy to nie jest troszeczkę takie wywoływanie piłkarza, który nie miał tego przetarcia, a to trochę tak jak trener powiedział. Nie wiem, czy pod względem ważności meczu to nie jest to najbardziej istotne spotkanie tego roku, więc ja zostawiam tak, jak zaczęli z Estonią i wierzę w tą jedenastkę. Wojtek Kowalczyk. No u mnie będzie defensywnie. Defensywnie będzie? Ulala. Dołożysz drugą szóstkę? No i jeden napastnik tylko. Znowu jest coś. No właśnie. Nie. Oczywiście na czwórkę. Tak. Dobrze. To jest wszystko w porządku, tak, okay. Tak. Na czwórkę. Czyli Szymański z trybun u ciebie od razu do jedenastki. Bereszyński z trybun do jedenastki. No nie byli potrzebni na Estonię. No Rak to, Piotrowski. No, ale biorę pod uwagę i słuchaj, przeglądałem sobie, zastanawiałem się. Jestem tym jakimś starodawny, niektórzy powiedzą, tym w systemie na czterech obrońców, ale uważam, że nawet jak widzieliśmy te obrazki, które wrzucał, te slajdy Marcin, ta obrona tam fińska, jak troszeczkę miejsca zostawiła, my zostawiamy dużo przy trzech, no to może być za dużo. Chociaż miejsca. Finowie grali na czterech. Tak, ale wiesz, jak wyjdą czy coś u nas, ja się obawiam tej drugiej linii, musi być dwóch defensywnych, bo ja obawiam się, grając na jednego defensywnego, możemy mieć jeden wielki problem, jedna strata i po nas. A zawsze mamy zablokowania, bo Zalewski, Frankowski jednak, co byśmy nie mówili, w klubach pogrywali i dobrze sobie radzą w defensywie, a do przodu też potrafią. A ze względu na to, że Michał Probierz, jak miał... Ty nie chcesz drugiego napastnika tutaj? Ja bym chciał, ale... Zmęczenia tej... Ja bym... Tej obrony Walii? Ja bym chciał, ale... Ja bym chciał, ale nie można grać w 12. Brawo. Ja bym chciał, ale troszeczkę chyba zdaję sobie sprawę, jaka atmosfera musi tam panować w okolicach Bitwy Warszawskiej, ogólnie na zgrupowaniu, jaka tam jest, wiesz, jakie tam jest parcie, co tam się musi dziać od tych najwyższych stołków. Wiesz, Michał Probierz... Na mecz z Wyspami Owczymi, gdzie musiał wygrać mecz, wystawił jednego napastnika, był to Arek Milik. Buksa ze Świderskim siedzieli na ławce. No to jest chyba troszeczkę ważniejszy mecz niż Wyspy Owcze na wyjeździe, co? Tak, wyjdziemy na jednego lewego. No troszeczkę będzie tej krzywdy pewnie, jeżeli chodzi o sam styl gry, no ale domyślam się, że będzie chciał Michał Probierz jak najdłużej przetrzymać to zerko do zerka, coś ala Czesiu Michniewicz. A później... No Wojtek rozgrywa to spotkanie strategicznie. Tutaj Marcin zwraca uwagę, że proponuje jednak drugiego napastnika do tego, żeby wykorzystać pewne błędy w ustawieniu, czy też sposób gry bardziej niż błędy reprezentacji Walii. Ściągasz mi Piotrowskiego, który jest gwarantem tych strzałów z dystansu, tak. bo brakowało nam tego elementu. Ale nie ściągasz go, bo nie ufasz mu w jego grę defensywną, bo przecież on grał na defensywnym pomocniku. On został przesunięty na bardziej ofensywnego, co z dużą korzyścią ogólnie. Wojtek, to taki trochę kasus obawiam się, że no właśnie dlatego, że może no tak, Piotrowski jeszcze drugi napastnik, tak troszeczkę hurra optymistycznie jak na mecz w Cardiff. No to nie na Narodowym, no. Coś mi się wydaje. Nie, ja takich zawodników jak Piotrowski doceniam, bo mi tego zawsze brakowało w reprezentacjach, przynajmniej w ostatnich latach, tego strzału z dystansu. Nie bania się oddania strzału z dystansu. Od tego są ci zawodnicy. Wiemy doskonale, jakie problemy mamy czasami w ataku pozycyjnym. No poza tym meczem ze Estonią, gdzie tam pykanko było, no ale też wiemy, jaki rywal przyjechał i w dziesiątkę grali. No to ten strzał z dystansu jeszcze Piotrowski to ma. No, pytanie, czy będzie okazja do oddania strzału z dystansu w Walii. Czy Wojciech Kowalczyk zaszokował trenera Engela? Nie, jest bliższy mojej filozofii gry, z tym, że ja tutaj bym nie pękał i grałbym dwójką napastników. Z tego względu, że to jest też hasło przez selekcjonera rzucone w zespół. Wychodzimy jednym napastnikiem, to w sumie oho. Defensywka. Defensywka.
I zaczyna się, prawda? I już zaczyna się obawa, że coś może być nie tak. Nie, 4-4-2 bym zagrał z dwójką napastników. A Piotrowski by utrzymał to miejsce, czy nie? Piotrowski by utrzymał ze Śliszem. Kogoś innego bym zmienił. Na bokach, jeśli mogą być ci dwaj, to tak. Bez Piotra Zielińskiego? Bez, bo ja tutaj potrzebuję wygrać w tym środku parę piłek i zgrać bezpośrednie podanie do ataku. Mam szybkich na bokach, którzy to wesprą i to by mi wystarczyło. Ale trenerze, Mati trenera czuje, nie? Od razu dwa pytania, wszystko wiadomo. Nie? No tam z tak, tym urzędem skarbowym, powiem ci szczerze, tam Marcin, na doświadczeniu idziemy. Także zupełnie bym nie pękał, tylko właśnie wykorzystałbym to bardzo wysokie ustawienie obrony i tych piłek za linię obrony musi być jak najwięcej. To jeszcze, słuchajcie, jedna kwestia, bo być może to jest kolejna teoretyczna taka kwestia, natomiast też jestem bardzo ciekawy waszego zdania, bo oczywiście jeśli jest zdrowy Przemek Frankowski, gotowy do meczu, wczoraj wiedzieliśmy, że on z drużyną nie trenuje i tak jak powiedziałem, to jest dzisiaj sytuacja zdrowotna 50-50. No jeśli jest zdrowy, to wiadomo Frankowski, Zalewski. Natomiast jaki wariant waszym zdaniem byłby optymalnym rezerwowym, jeśli nie mamy Frankowskiego? Bo tak, oddajemy Marczuka do młodzieżówki, czyli dzisiaj możemy przyjąć, że raczej w tym ustawieniu trenera probierza nie Kamil Grosicki. Zostaje nam Tymek Puchacz, który wszedł w tym spotkaniu z Estonią. Mamy ewentualnie na tę pozycję do adaptacji Bartka Bereszyńskiego, no, który sobie radzi w kadrze na każdej pozycji, prawego obrońcy, półprawego, lewego. Myślę, że też przez swoje jakby tam schodzenie przez karierę z przodu do tyłu zrozumie pozycję wahadłowego. Czy ewentualnie, no tutaj idę wabank i wystawiam w podstawowym składzie przy braku Kasza, przy braku Frankowskiego, Pawła Wszołka, który jest zawodnikiem dowołanym, a jednak ma cały czas praktykę gry na tej pozycji. Jak widzicie to rozwiązanie? Trener Engel. Ja bardzo lubię Wszołka. Wszołek jest jednym z najlepszych dogrywających w naszej lidze. Nie wszystkie statystyki u niego wychodzą tak, jak być powinny, bo ta reszta nie strzelała bramek z tych jego podań, ale on świetnie podaje. Legia dlatego tak dobrze grała, bo był Wszołek przede wszystkim tym, który te piłki potrafił dograć. Ostatnio Legia cała obniżyła. Troszkę tak. Troszkę mnie tak zakuło to, że jego nie było jednak w podstawowej grupie powołanej w pierwszym rzucie przez selekcjonera. Czyli to pokazuje, że on jako podstawowy tu nie wyjdzie. On może być tylko chyba z ławki. Chociaż zdarzały się sytuacje. To przy braku Frankowskiego, jak pan uważa, że jak myśli trener, że kto wyjdzie? No, w ostatnim meczu widzieliśmy przestawionego na prawą stronę Zalewskiego, a z lewej strony mamy Grosickiego i Puchacza, w zależności od tego, kto tam będzie bardziej pasował. Także tutaj żadnego problemu nie ma. Marcin Żewłakow? Ja bym poszedł w Pawła Wszołka. Gdyby, jak tracimy Przemka Frankowskiego, ja bym puścił Pawła Wszołka od początku. Ja lubię takie trochę romantyczne historie. Taki niby człowiek znikąd, ale może się w tej okoliczności, bo człowiek grający długo na wyspach przecież. No to tą okoliczność. No wiecie właśnie. Co, ja dlatego też Bednarka nie chciałbym zmieniać, bo to jest facet, który gra w tym środowisku i ci piłkarze walijscy nie będą nowością dla Janka Bednarka. Dla mnie odnajdzie swoją trochę praktykę klubową. Natomiast tutaj wydaje mi się, że piłkarze pierwszej jedenastki i reprezentanci zrozumieją potrzebę i tak radykalne posunięcie trenera, gdyby Przemek Frankowski nie był do dyspozycji. Puchacz, Grosicki, czy jednak Wszołek bądź Bereszyński? Pomimo słabszej dyspozycji, nie, no, ja bym dawał połowę Wszołka. Już nie chodzi o to, że Artur rzucił, że grał na Wyspach. Biorąc pod uwagę, że i drużynę na tle drużyny wyspiarskiej w tym sezonie wyglądał świetnie. Mówię tu o Aston Villa w pucharach, pamiętamy. No ale to troszeczkę czasu minęło od tamtej pory, tak? Że wiemy doskonale, jak wygląda forma jego drużyny klubowej. Ale dałbym, to jest zawodnik, po pierwsze, też potrafi grać dobrze w defensywie, a koń nie do zabiegania. No to już dodajmy to, zdrowie w takim spotkaniu będzie bardzo ważne. I mi się wydaje, że jeżeli tutaj wszystko, to nawet to jestem skłonny powiedzieć, że to byłby Paweł Wszołek. Po to mi się wydaje też... Oczywiście, ja Pawła Wszołka dałem w nawiasie, jeżeli Franek miałby nie być do grania. Także dla mnie to dowołanie jest dowołaniem zawodnika o podobnych bardzo walorach. No i Paweł Wszołek, którego
A którego krytykowałem mocno za jego wywiady po powrocie z Unionu Berlin, że on był tam najlepszy, ale trener się nie poznał na jego talencie. Trochę były dla mnie na wyrost, ale później faktycznie zweryfikowałem nie tyle jego wywiady, co pogląd na tego zawodnika, bo naprawdę zaczął być zawodnikiem wahadłowym, grającym bardzo świadomie. I to był zawodnik, który bardzo dużo Legii dawał do przodu, ale również był świadomym zawodnikiem w grze defensywnej. To był facet, który jakby obniżka formy Legii jest związana z obniżką formy Pawła Wszołka. Na nim opierała się cała gra Legii Warszawa. I to był fakt. I to był fakt. On w reprezentacji... Ale my w kadrze potrzebujemy zwyżki formy. No i to jest mały, delikatny problem, bo mam wrażenie, że Paweł Wszołek też miał problem fizyczny. Pod warunkiem, że nie mamy Przemka Frankowskiego. Tak, bo jest tutaj w hierarchii jest troszeczkę niżej ustawiony. To jeszcze jakby ostatnia kwestia dotycząca wahadłowych. Czy przekonał was po tej zmianie Tymoteusz Puchacz, wchodząc na lewe wahadło? I czy jednak mamy prawo mieć nadzieję, że Nikola Zalewski będzie tak błyskotliwy, tak dobry, tak skuteczny w tych akcjach na boku z Walią, jak to oglądaliśmy z Estonią? My wahadłowych nie mamy. To trzeba sobie jasno powiedzieć. My mamy świetnych skrzydłowych. Zalewski jest znakomitym skrzydłowym, ale on nigdy nie wybroni niczego. To nie jest... Czyli nawet ten Mourinho go nie nauczył do końca. Ale nie, on... No, ale panie trenerze, z Zalewskim jako wahadłowym Roma wygrywa ligę konferencji. On nie jest podstawowym graczem, na którym się gra opiera. Ale wtedy Mourinho go do tej pozycji przyuczał. Tam było miejsce. I w porządku. Ale jeszcze raz powtarzam, że jeżeli przyjdzie do obrony, to on nie jest broniącym. Tak samo jak z drugiej strony Frankowski jest na pozycji, bo go nauczyli tam, że trzeba być w strefie i w strefie jest, ale to też nie jest typowy broniący. Oni nic wielkiego nie wybronią. W związku z tym oni są świetni jako skrzydłowi. Dlatego ja wciąż powtarzam, myślę, czterech obrońców, to oni będą genialnie grali. Tutaj nawet w tym słabym meczu, który tak wygraliśmy ostatnio z Estonią, widzieliśmy, jak Zalewskiego świetnie wspomagał Kiwior, bo nie miał żadnej obawy, żeby siedzieć z tyłu, bo po co, jak tam nie było na co czekać. Tak. Widzieliśmy to średnie ustawienie reprezentanta Polski. Cała dziesiątka z zawodników Polski po meczu z Estonią, średnie ustawienie, to jesteśmy wszyscy na połowie Estonii. Oczywiście. I mimo, że Kiwior sam siebie pozycjonuje jako środkowego obrońcę, to jednak w Arsenalu gra na lewej stronie i gra bardzo poprawnie. Dlatego ja bym się tutaj nie bał zagrać czwórką z Kiwiorem właśnie na lewej stronie, to co Wojtek napisał, z Bereszyńskim na prawej i w środku dać dwójkę, czy to będzie Bednarek z Dawidowiczem, czy z Salamonem, to obojętne. Bo ci piłkarze są podobnej klasy. I potem dać właśnie tych dwóch, którzy będą szaleli na bokach. A mamy właśnie takich, czy to będzie Wszołek, czy to będzie Zalewski, czy to będzie nasz Grosicki, czy nawet ten Puchacz, który zagra tam, to jest obojętne. Pokazał jakość reprezentacyjną, pana zdaniem, Puchacz, wchodząc z Estonią? Z Estonią nie bierzmy pod uwagę Estonii za bardzo, że ktoś coś mógł specjalnie pokazać. Ale skoro jest dowołany, ja go nie obserwuję na co dzień, więc trudno mi powiedzieć, w jakiej on dyspozycji jest. To jest piłkarz grający na co dzień na wahadle. No dobrze, no więc skoro gra na wahadle, to na tej lewej stronie spokojnie sobie poradzi. Okej. To myślę, że możemy powolutku zamykać tę naszą dyskusję dotyczącą tego, co nas czeka we wtorkowy wieczór. Może na koniec takie ABC dla was Polski do przodu i do tyłu, bo myślę, że oprócz tych takich detali, niuansów, rozpisania stałych fragmentów, bronienia, krycia, sposobu bronienia. Ale Martin, te stałe fragmenty, bo to teraz powiedziałeś to słowo. To jest słowo klucz być może do sukcesu w Cardiff. Nie możemy się zrzemnąć. Nie możemy się zrzemnąć to raz w defensywie, ale zobacz, w ofensywie masz mało treningów, ale te treningi statyczne, nie zmęczeniowe, ale musimy zacząć wymagać od takich zawodników jak Zieliński, jak Zalewski, jak Puchacz po wejściu, żeby zagrywali piłkę ze stojącej piłki w punkt, a nie zagrywali gdzieś, tak, w okolice pola karnego, w punkt. Wczoraj oglądamy mecz Niemców, Toni Kroos. W przeciągu 4 minut, poczekaj, no dobrze, ale panowie, w przeciągu 4 minut... Dosyć wysoko, żeby wysieć poprzeczkę. Trzy rzuty rożne, 3 bite w ten sam punkt. Jeżeli masz dobrze grający głową Lewandowskiego, Kiwiora, Bednarka, Dawidowicza,
Piotrowskiego, jeżeli będzie. Masz na zbicie, na szesnastce, na uderzenie właśnie z dystansu. Musisz przyłożyć się do tego stałego fragmentu gry, jakby to był ten jedyny dający awans na Mistrzostwa Europy. Ja o Kubarsim, ale to młodym Kubarsim, a ten o doświadczonym Krosie. Powiedz mi, czy ty się boisz tych stałych fragmentów bardziej, że nie wpadnie po naszym, czy że wpadnie rywalowi po ich? No nie, no słuchaj. Andora strzeliła na stałym fragmencie gry? Tam po dośrodkowaniu? To nie bierze? San Marino. Czy to, nie, San Marino to Piątkowski dał taki numer, co... Ale nie, tam na jeździe chyba w San Marino, no, tam z dziesiątkę grali, pyknęli nam. Nie, no nie wiem, któraś z tych drużyn. Piątkowski dał. Części postawił. Tak, ale nie, no biorę pod uwagę, jaką mamy aferę. Mołdawia za każdym razem pachnie. Tak, no przecież tam... Kiszyniowie, się paliło. Słuchaj, no przecież chyba na Narodowym z Mołdawią też dostali się po stałym fragmencie gry, tak? Tak. No właśnie, no to czego, wiadomo się tego boję. Trzeba unikać właśnie stałych fragmentów gry. I boczne sektory boiska na wysokości szesnastki. Trenerze, takie ABC? Ale to do tyłu, do przodu? Ale Mati, pamiętaj, że oni z autu też mogą rzucić daleko. Tak. Takie klucze, gwoździe w tym meczu? No klucze, gwoździe to jest wybronienie w środku pola, żeby stamtąd przede wszystkim nie dać złapać się na kontrę, bo oni, tak jak Marcin tutaj pokazał, te kontry mają bardzo szybkie i bardzo niebezpieczne, a z drugiej strony my, żebyśmy nie skupiali naszej gry w oparciu o środek pola, z tego względu, że oni tam robią najwięcej przechwytów. Piłka musi iść bezpośrednio podaniem do ataku i to jest klucz w tym meczu. Nawet za linię obrony trzeba wbiegać bez piłki i tam szukać swojej szansy. Słuchajcie, kochani, na wtorkowy mecz z Walią w ofercie naszego partnera Superbetu, myślę, że no, znalazła się oferta naprawdę wyjątkowa. Wyższy poziom super przewagi, tak została tutaj nazwana. Jeśli Polska w starciu strzeli gola jako pierwsza, to wszystkie kupony postawione na biało-czerwonych wygrywają niezależnie od końcowego wyniku. Także no tutaj na nich od początku i wtedy wiadomo, że jest sporo do wygrania. Szkoda, że takiego zakładu nie można przenieść na regulamin rozgrywek o awans do Mistrzostw Europy. Strzelamy i sędzia kończy mecz, nie? Złoty gol. Złoty gol. Słuchajcie, to jeszcze na koniec tylko wyniki naszej sondy. Bardzo dziękujemy za waszą aktywność. Dajcie łapki w górę, jak wam się dzisiaj program podobał. Piszcie wasze opinie w komentarzach. Ponad 9 tysięcy głosów oddano w naszej sondzie. Tak wyglądają wyniki. No, jest taka wiara, powiedziałbym, połowiczna w narodzie w perspektywie meczu z Cardiff. Bardzo jest taka wiara jak posiadanie piłki w meczu tym 0-1, kiedy wygraliśmy. Też mieliśmy 53. 53-47, no ale być może to będzie rosło w tych ostatnich godzinach. Gdzieś tam, wiesz, biało-czerwona na maszcie, szalik, siadamy, kibicujemy, a pewnie w najbliższych dniach też sporo tutaj jeszcze programów przed tym meczem, w trakcie tego meczu, a także po samym spotkaniu, oby gdzieś tam puenta była szczęśliwa, bo były te eliminacje naprawdę jak droga cierniowa, przez mękę, trzeba powiedzieć, od samego początku. Dzisiaj o godzinie 15 zapraszamy w imieniu Michała Pola na konferencję reprezentacji Polski. Marcin Długosz, Igor Lewczuk będą u nas, a na konferencji Bartosz Slisz i Nikola Zalewski, czyli można przypuszczać, że ci piłkarze są przymierzani do wyjściowego składu w Cardiff. Były selekcjoner reprezentacji Polski, był dzisiaj naszym gościem specjalnym. Dziękuję. Bardzo dziękuję, Jerzy Engel. No liczymy, że będzie takim amuletem tutaj w perspektywie tego, co wydarzy się we wtorek. Kandydat na trenera Marcin Rzewłakow, analityk. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I nasza loża szyderców po lewej, przeciwko Walczyk, który reprezentant. A powiedz mi, co on tam śpiewał? Podobno ten Zazuzi. Artur Wichniarek. Dobrze, dziękuję. Tylko po niemiecku. Ale odsłuchamy to już w reżyserce. Dziękujemy pięknie za dziś. Loża Piłkarska, kanał sportowy. Kłaniamy się. Cześć. Dobrej niedzieli.